Dobry wieczór Państwu. Mówię dobry wieczór, ponieważ zawsze zaczynamy o godzinie 19. Dzisiaj mamy piękne niedzielne popołudnie. Miło mi Państwa przywitać na kolejnej sztuce myślenia. Temat dzisiejszy: Janusze versus hipsterzy. Chciałbym przywitać naszych wspaniałych gości: Leszek Jarzdżewski i Ziemowicz Szczerek. Gorące brawa. Ponieważ panowie już wcześniej zastanawiali się, który jest Januszem, który jest hipsterem, dlatego postanowiłem troszkę zejść z linii tego potencjalnego starcia, założyć, że może jesteście oboma naraz albo żadnym z nich, natomiast Janusza i hipstera zaprosić na scenę. Jak zawsze zaczynamy performansem, no i dzisiaj w trakcie tego performansu będą Państwo mieli okazję zobaczyć prawdziwego Janusza i prawdziwego hipstera i jak wygląda prawdziwy kontakt pomiędzy nimi. A więc nie przedłużając, panie Januszu, czy jest pan gotowy? Zapraszam. Przywitajmy oklaskami pana Janusza. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, miło mi. Widzę, że hipster Krystian jest już na miejscu, nie muszę go wywoływać. Gorące brawa dla hipstera Krystiana. A ja w tym momencie schodzę ze sceny, bo myślę, że to spotkanie będzie miało swoją własną dynamikę, nie wymagającą mojej konferansjerki. Czy to pan jest tym jedynym, tym naprawdę Januszem? Bo mi tu powiedzieli na osiedlu, że są kaski, juski, ale że tylko pan jest Janusz i że nad zalewem w parku łowi pan ryby. Tego? No ja... Bo co niby? Panie Januszu drogi, został pan wytypowany do wzięcia udziału w programie społecznym, którego celem jest walka z klasizmem, przebijanie bańki, w której my, młoda lewica antyliberalna, pławimy się w naszych fantazjach i urojeniach. Zaraz. Ja zajęty jestem. Ryby mi pani włoży. Co się pani przyczepiła do kobierzyna tamtędy? No właśnie... Właśnie, panie Januszu, żeby teraz nie przeszkadzać, chciałem pana zaprosić do nowego wege restobaru na Placu Szczepańskim. Na omówienie wspólnych działań kulturalnych, które miałyby na celu budowanie lokalnej społeczności ponad urojonymi podziałami. A tak wege restobar. Takie cóż, jak u Gesslerki w kuchennych ejakulacjach. Że niby nowa knajpa, darmowa kolacja, promocyjna, pani jesteś kelnerką, tak? To trzeba było tak od razu. A nie ma pani przypadkiem jakichś zachęcających przekąsek, bo tu od dawna bez obiadu jestem. O, tak się składa, że mam wegańskie pierożki z imbirem, topinamburem i marynowanym kwiatem cukinii. Proszę bardzo. A tu mam jeszcze jednego, proszę. Pikantne jakby. Trochę mdłe. Za gorące jakby i za zimne trochę. Pani wybaczy, prosty człowiek jestem. A, prosty, panie Januszu. Dajmy temu spokój. Ale mądry inaczej i kulturalny na swój sposób.
Proszę się nie przejmować, bo tak między nami one są faktycznie coś nie bardzo. Ja zdecydowanie bardziej wolę te z fermentowanym tofu, glonami i granatem. Ja pierdziel. Właśnie, właśnie. Panie Januszu, proszę się nie krępować w ekspresji swojego kulturowego kapitału. Może przejdźmy na ty. Ja jestem Krystian. Bądź Janusz sobą i nie rób nic wbrew własnej wrażliwości i wychowaniu. No dobrze, a jakiegoś piwa nie masz? Jasne. Bo mnie trochę zemdliło. Wolisz milk stout, czy... Czyli mój drogi, co tu mam? Nie to... Coś tu jeszcze będzie do wyboru. Milk stout or maybe American wheat. Nie, piwo. Ulubiony napój Słowianom. Taki bursztynowy, woda, chmiel, słód, procenty, tylko bez konserwantów. O. Przepraszam cię, Janusz, za mój klasizm, nad którym nie potrafię zapanować. To jest pogarda, brak empatii. Miałem na myśli Lecha, czy mój drogi Żywca chcesz? Żywca. Janusz, o, to ja wezmę Lecha. Wiesz, Janusz, mnie tu sprowadza pewna dosyć haniebna sytuacja. Chciałam cię przeprosić w imieniu hipsterskich elit i okazać swoją pełną solidarność w związku z raportem Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa. Ja tam się polityką nie interesuję. Na nic mnie nie przegałacie. Janusz, nie o to chodzi. Chodzi o sprawiedliwość dziejową i o zaprzestanie dyskryminacji i pogardy. Współsiostry i współbracia. Przeczytanie przeciętnej książki jest równie pożyteczne, co skopanie ogródka, zrobienie ciasta, porysowanie z dzieciakiem, czy zaniesienie zakupów starszej pani sąsiadce. Równie pożyteczne, podkreślam. Fetyszyzowanie nowego, moi drodzy, średnioklasowego intelektualizmu opartego na zawartości biblioteki jest słabe. Nie każdy ma hajs na książki. Nie każdego książki nauczą krytycznego myślenia. Nie każdy ma zdolności i chęci poznawcze, by pochłaniać wartościowe tomy. Nie każdy z tych kupujących, gromadzących, selfikujących się z książkami czyta lektury wartościowe, nie będące jedynie rozrywką, zabiciem czasu. Książka to przedmiot. Zwykły przedmiot. Nie róbcie z nich barykad lepszości. Nie budujcie na nich lamelowych płotów mentalnych, grodzonych osiedli. Zapaleni miłośnicy czytania zazwyczaj są infantylni, a nierzadko są po prostu kretynami. Normalny człowiek po przekroczeniu pewnej liczby lektur wie z grubsza wszystko. I nie ma potrzeby kompulsywnego otulania się kocykiem z pyszną herbatką i lekturą. Ty lubisz łowić ryby. Jaka to różnica? Ani tam to lepsze, ani to gorsze. No tak. Janusz, a powiedz mi, ilu jest profesorów idiotów? Ilu jest joginów egotyków? Ilu jest reżyserów pajaców? Pisarzy grafomanów? Kurwa, no bez liku. Janusz, i dlatego my, hipsterzy polscy z Placu Szczepańskiego, wraz z braćmi z Placu Zbawiciela stanowczo domagamy się nieorientalizowania tych, co nie czytają, dowartościowania, poszanowania. Janusz, a wiesz, kto jest całej tej pogardzie czytelniczej winny?
No nie wiem. No, no. My? Nie, Janusz. Nie, nie daj sobie mówić, że wy. Oni! Oni, Janusz! Balcerowicz i on! Janusz, a wiesz, co to jest? To? To. Co? To jest, mój drogi, książka Leszka Balcerowicza. A wiesz, co my teraz zrobimy, żeby się pojednać? Poczytamy? Nie, nie, mój drogi, nie. My ją spalimy! Na stosie ją spalimy! Takie symboliczne hipster ojcobójstwo. Totem i tabu. Kozioł ofiarny i takie tam. A mogę dodać coś od siebie? Ale oczywiście, kochany bracie. Pani, oczyść nasz kraj z pogardy, nienawiści i magii. Ja pierdolę, Janusz to pedofil! Au! Kobieta mnie bije, nie daruje! Karolina Kazoń w roli hipster Krystiana i Jerzy Światłoń w roli Janusza. Ogromne brawa dla aktorów. Bardzo dziękujemy. Po takim wstępie wypada nam tylko przejść do debaty na bardzo poważne tematy. Bardzo panów proszę o przygotowanie miejsca i za momencik zaczniemy. Chodźcie, panowie, zapraszam. Siadaj, Leszko. Nie, ja dostanę na swoje krzesło. Spokojnie. Może z tamtej strony, co? Słuchajcie. Ja też chcę. Chciałbym zacząć tę rozmowę od przypomnienia tekstu Ziemowita już sprzed ponad 2 lat, bo to był 2016 rok chyba, traktat o Januszach w Gazecie Wyborczej. Ja myślę, że od tego momentu to określenie Janusz weszło do mainstreamu, tak mi się wydaje, że masz tutaj zasługę. Natomiast no, w tym tekście... w taki właśnie sposób paradygmatyczny przedstawiasz opozycję między Januszami i hipsterami, znaczy hipsterzy to ci, którzy gardzą, w których jest właśnie klasizm, w których jest wyparcie januszowych własnych korzeni. No i teraz ta sytuacja, którą przywołaliśmy w performansie, sytuacja związana z reakcją na raport Biblioteki Narodowej, który wywołał wśród pewnej części polskich hipsterów reakcję historyczną, która w pewnym sensie historyczną również,
która wypomina autorom raportu jakiś brak wrażliwości kulturowej, brak pochylenia się nad odmiennością tak zwanych Januszy. No, można powiedzieć, że to jest taki triumf twojej przestrogi, ponieważ w tym tekście właśnie wzywasz hipsterów do większej empatii, do większego wczucia. Czy masz wrażenie, że udało ci się coś zmienić w relacji Januszów i hipsterów tym tekstem? To działa? Działa. Tak, naprawdę? Prosimy ewentualnie troszkę podkręcić. Nie, spoko, jak działa. Wiesz, to też nie jest tak, że tylko ci tak zwani hipsterzy gardzą, wiesz, jakby po drugiej stronie też jest niezrozumienie i pogarda i tak dalej. Ja po prostu pisałem z pewnego punktu widzenia i z pewnego, jakby do pewnego gatunku czytelnika, no. Czytelnicy Gazety Wyborczej, Weekendowej, jakby, żeby znów stereotypizować, to są ludzie, których uznałem za takich, którzy no, powinni wysłuchać parę cierpkich słów na temat swojego, że tak się wyrażę, być może w niedzielę nie powinienem, ale wyżej srania niż dupy mania. To znaczy w Polsce, jak w każdym kraju peryferyjnym, ta różnica pomiędzy awangardą a ariergardą, tymi, którzy jakby uważają się za tak bardzo lepszych od przeciętnego człowieka, tak bardzo gardzą swoim otoczeniem, bo mają wyższe aspiracje, funkcjonują w jakiejś trochę wyobrażonej rzeczywistości, tej takiej właśnie wyobrażonej Europie, bo to w tą stronę wszystko ciąży. A im bardziej odcinają się oni od tej soli, tej ziemi, od tego, jak wyobrażają sobie, oczywiście przesadzając i demonizując tą polską szarą rzeczywistość tak zwaną, tym bardziej jej reprezentanci z kolei odcinają się od nich i w nią demonstracyjnie wrastają. Odwołują się do rzeczy, które są bardzo mocno związane z etosem tej rzeczywistości. No, do czego mają się wtedy odwoływać, jak nie do historii, do dumy z tej historii i tak dalej. W sensie każda akcja rodzi reakcję. Trudno powiedzieć tak naprawdę, co było pierwsze. Mam wrażenie, że no, ja oczywiście kierowałem swoją krytykę do swojego środowiska, dlatego że uważam, że każdą krytykę, że każdą naprawę należy zacząć od siebie. To jest, myślę, najbardziej psychologiczne, zdrowe podejście. Natomiast no, mnie brakuje czegoś, co no być może powinno być naturalne, ale nie jest. Mianowicie tego środka, tej formy przejściowej, to znaczy takiego osadzenia samych siebie w naszej swoistości, który nie byłby z jednej strony albo wyparciem, jak to robili ci słynni Janusze, albo też nadmierną afirmacją, jak to robią środowiska konserwatywne, które zagospodarowała prawica. Brakuje nam takiego czegoś, co na przykład, nie wiem, po części mają Czesi, takiej pogodnej akceptacji swojej przeciętności, tego podejścia, którym na przykład obdarzają bohaterów, nie wiem, seriali typu Pod jednym dachem, czy jakichś innych, to znaczy takiego Czecha, który niby siedzi tam w tej gospodzie, niby trochę pieprzy, trochę gada głupoty, ale jednak mimo wszystko jest człowiekiem, jest jakąś ostoją zdrowego rozsądku i nie ma co się w gruncie rzeczy, absolutnie nie ma się co niego wstydzić. Takiej postaci, którą byłby podobna, powiedzmy, nie wiem, postać w każdej właściwie kulturze zachodniej. Ale taki rozdźwięk tak naprawdę jest nie tylko u nas, jak się okazuje. Przecież cały ten bunt peryferii, który teraz obserwujemy, ten cały powrót do konserwatyzmu, bunt przeciwko pokoleniu 68 roku, liberalizmowi temu obyczajowemu i tak dalej, on tak naprawdę przyjmuje bardzo podobny kształt na całym Zachodzie. Przecież jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje pomiędzy wyborcami Trumpa, a wyborcami liberałów, którzy jakby teraz też coraz mocniej idą w stronę lewicy, jak u nas, ta cała hipster lewica. Przecież tam też już, prawda, już nikt nie mówi o Hillary, wszyscy mówią o Bernie Sandersie albo Ocasio-Cortez. Boże Święto, Aleksandrii Ocasio-Cortez. No to mamy tutaj bardzo podobne zjawisko, to znaczy no ten środek na normalnym świecie przestaje istnieć. No. No tak, ale czy właśnie ta reakcja, bo to dla mnie był bardzo osobiście
jakoś... Ja po prostu uważam, że trzeba się dogadywać, w związku z czym, wiesz, jak będę skierował się do swoich. Nie, okej, ale bo myślę o tym jeszcze raporcie Biblioteki Narodowej. Oczywiście te reakcje potem gdzieś tam zrelacjonowane właśnie w magazynie świątecznym przez Grzegorza Wiśniewskiego. W tekście on przywołał szereg, no ta wypowiedź, nie wiem, czy państwo się zorientowali, ale ten manifest Krystiana, to jest autentyczny wpis na Facebooku, troszkę przeredagowany, pani Fiedorczuk-Cieślak, laureatki paszportu polityki po tobie dostała, czy przed tobą? No w tych, no nieważne, w 2013 roku, nieważne, w każdym bądź razie to nie jest osoba anonimowa, to nie jest jakiś eksces, wydaje mi się, gdzieś z marginesów naszego życia kulturowego, to jest ktoś, kto w jakimś sensie funkcjonuje w elitach, no powiedzmy, młodego pokolenia. Nie wydaje ci się, że w tej reakcji tego typu hipsterki no jest właśnie próba zobaczenia Januszów, czy też jak to inaczej zrozumieć? Czy to jest autentyczny gest, krótko mówiąc, tak? Bo znasz te też środowiska związane z hipster lewicą, tak? Na ile to zainteresowanie Januszami, pochylenie się nad nimi, na ile można powiedzieć, że to jest coś autentycznego, autentyczne szukanie jakichś linków, a na ile jest to jakiś taki pusty gest, w gruncie rzeczy jakaś wydmuszka autolansowania się, odróżniania od dotychczasowych elit? Wiesz, no ja myślę, że naprawdę wielu z tych eliciarzy chce zrozumieć tak zwanych Januszów, a co więcej, nawet potrafi ich zrozumieć, bo to przecież nie o to chodzi, że przecież oni też jakby, no come on, nasza elitarność jest tak naprawdę bardzo powierzchowna, w gruncie rzeczy wszyscy wychodzimy ze środowisk, których znamy tak zwaną, no, prawdziwą Polskę, wiesz, nawet im bardziej byśmy się chcieli, wiesz, od niej odkleić, tym bardziej tak naprawdę oszukujemy samych siebie, ale ja wierzę w to, że wielu z tych quasi elitarnych hipsterów, Krystianów chciałoby wyciągnąć rękę do zgody, tylko że no wątpię, żeby te szerokie masy były zainteresowane czymś takim tak naprawdę, czy żeby one w ogóle dostrzegały tę wyciągniętą rękę, wiesz. Mnie tak naprawdę chodziło o to, żeby trochę zmienić też tutaj sposób narracji, to znaczy, bo to nie o to chodzi, wiesz, żeby ktoś na Instagramie, wiesz, zamieścił selfika z wezwaniem do wielkiej empatii. Tutaj chodzi generalnie o to, żeby odejść od kreowania Polaka na Europejczyka w ramach takiej wyobrażonej rzeczywistości. Bo jeżeli na przykład zobaczymy, wiesz, mam wrażenie, że wszystkie te górnolotne idee przyświecające często tylko teoretycznie tak naprawdę tym środowiskom liberalno-lewicowym zamieniają się w swego rodzaju snobizm. I być może to tak zwane pochylenie się nad Januszem, które już w samym sobie pochylenie się nad ma w sobie, wiesz, jakąś upokarzającą protekcjonalność, też może być takim snobizmem. Nie musi, ale może, wiesz. Po prostu jeżeli to wszystko odbywa się wewnątrz tego środowiska, to niezależnie od intencji to się stanie takim snobistycznym, idiotycznym, wiesz, robieniem sobie samemu loda tak naprawdę. W związku z czym ja od jakiegoś czasu nawołuję te, powiedzmy, lewicowe środowiska, do których, powiedzmy, światopoglądowo mi najbliżej, żeby nie zamykały się w tych swoich wieżach z kości słoniowej, swojej jedynej racji, wiesz, tym, że jeżeli nie jesteś weganinem, no to w takim razie idź w ogóle na kolanach do, nie wiem, kurczę, na Plac Zbawiciela, wiesz, i proś, wiesz, baristę o przebaczenie, jakby, wiesz, no. Tylko, że no wtedy, kiedy mówię takie rzeczy, no to z kolei atakują mnie już nie tam środowiska w polityce czy do rzeczy, tylko te takie, te hiper lewicowe środowiska, które no być może czasami na przykład nie chcą się dzielić swoim, znaczy to tam, teraz mówię to złośliwie, ale kiedy na przykład pochwaliłem decyzję Trzaskowskiego o wprowadzeniu tego programu afirmującego skłonności homoseksualne, no inne niż, prawda, niż heteronormatywne,
postawy, to, ale powiedziałem dobrze, ale słuchajcie, to może w takim razie rozszerzmy to wobec programu afirmacyjnego, wobec innych wykluczonych grup społecznych, które jednak mimo wszystko no, są, których potrzeby są uważane za przez szersze masy społeczne za co najmniej równie ważne. Czyli to na przykład, no nie wiem, ludzie starsi, ludzie samotni, dzieci pochodzące z rozbitych rodzin i tak dalej, bo jak wiemy przecież no, dzieci w szkołach też są, bywają okrutne. I jaka była reakcja? No generalnie rzecz biorąc wyszło na to, że jestem homofobem. No. Pewnie jesteś. Ale wiesz, właśnie o to chodzi, w sensie jakby no... Jest jednak coś takiego jak piramida Masłowa i nie można ładować ludziom w tyłki samej szpicy, wiesz, tej piramidy, jeżeli podstawowe rzeczy nie są zaspokojone. Nawet jeżeli podstawowe rzeczy są zaspokojone, to jednak mimo wszystko nigdy nie będzie w ten sposób, że ci, którzy zajmują się potrzebami wąskiej jednak do pewnego stopnia grupy ludności, będą szeroko akceptowani. No, tym bardziej wydaje mi się, że jeżeli byśmy prawa... mniejszości seksualnych opakowali jakby postawili w rzędzie z prawami tych, powiedzmy, no, mniej modnych, mówię to oczywiście teraz bardzo ironicznie, żeby za chwilę tam, nie wiem, ktoś z publiczności we mnie nie rzucił czymś, mniejszości albo takich, które aktualnie dyskryminuje się w sposób mniej będący na widoku, no to będzie w gruncie rzeczy też na korzyść tych, których chcemy bronić, prawda? Bo nie będą wtedy jakby pupilkami pana profesora, który broni ich przeciwko atakującej ich masie. No i tak to mniej więcej. Okej. Okay. Pozwólmy teraz Leszkowi odnieść się. Leszek jest, państwo pewnie wiedzą, ale jeszcze dla tych może, którzy zapomnieli, Leszek jest liderem środowiska Liberté, bardzo prężnego środowiska, sam z nim sympatyzuję, czuję się w dużym stopniu jego częścią, środowiska młodych ludzi, którzy inspirują się myślą liberalną, próbują polski liberalizm wynieść na inny trochę poziom. I chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo w sumie mam takie wrażenie, kim jest dzisiaj młody liberał? Czy jest Januszem, czy jest hipsterem? Ale poczekaj, bo jeszcze chcę dokończyć. Dlatego, że mam wrażenie tak, Janusze was nie lubią, bo nie rozumieją, ale wśród hipsterów też nie jesteście przesadnie popularni, nie jesteście gwiazdami na Placu Zbawiciela. To jest coś takiego. Dlaczego tak jest, że zarówno ta w cudzysłowie reaktywno zachowawcza strona społeczeństwa, ta, która stanowi większość, jak i ta szpica hipsterskich miejskich elit, no dzisiaj można powiedzieć dystansuje się od środowisk liberalnych. Czy to jest wina, jak zawsze, Donalda Tuska, czy problem bierze się skądinąd? Jak ty dzisiaj widzisz właśnie to? Bo tutaj hipsterzy i Janusze są chyba dość zgodni w kontestacji. Słuchajcie, no to jest... Prosimy o mikrofon. Jest... A nie, chyba się... Chyba musimy jakiś... tylko włączyć. Tak. A jakby z twojej wypowiedzi, poza tym, że najpierw kolesiostwo, prawda, czy już wcześniej środowiska, jestem zaproszony, potem młodego środowiska liberałów, ja chciałem, blisko 40. Chciałem, żebyś poczuł się bezpiecznie, prawda, że tu blisko 40. Ja już po. Ale na końcu puenta była optymistyczna, to znaczy, jeśli Polska ma być zbawiona, to przynajmniej już mamy kozła ofiarnego gotowego. No i to jakby wspólny wróg wewnętrzny, a tylko taki wróg wewnętrzny dość jednak słabo obecny, nie tak łatwy do znalezienia, taki wyimaginowany w dużym stopniu, więc w zasadzie bardzo bezpieczna będzie ta walka z tym liberalizmem. W zasadzie 100% wygranej, takie walki lubimy. I ja, no, może to jest rola, której musimy po prostu wystąpić. Może tak. Mam takie poczucie, że ta dyskusja rzeczywiście... Po pierwsze, to jest dyskusja, która tak naprawdę dotyczy jakiegoś kompletnego skrawka społeczeństwa. I ona też jest bardzo nierównomierna, ponieważ biorą w niej udział wyłącznie czy też hipsterzy, którzy używają, nazwijmy to, januszowego wykluczenia do tego, żeby walić w swoich starszych braci, którzy
nie wiem, czy są hipsterami, ale są po tej samej stronie barykady. Nie słyszałem, żeby Janusze z kolei prowadzili jakieś rozmowy na temat hipsterów, czy oni są przydatni, czy nie, czy co należałoby z nimi zrobić. Ani też nie występują na tych samych łamach jako przeciwwaga, broniąc Polski Januszowej. Znaczy, to, co łączy te dwie grupy, to to, że ani Janusz, ani hipster nie przyznają, że są hipsterem i Januszem odpowiednio, prawda? Znaczy hipsterzy dlatego, że się do tego nie przyznają, a Janusze dlatego, że o tym nie wiedzą, że są. W tym sensie są dużo prawdziwsi, prawda? Może powiedzieć tak, że jednocześnie jedni i drudzy reprezentują w sobie bardzo istotny element tego, co takiego kodu polskości, to znaczy hipsterzy z tym takim ciągłym udawaniem, kolejnymi maskami, zakładaniem masek i to jest jak ta, prawda, ten Szrek z tą cebulą, prawda? Zdejmujesz kolejne warstwy i nie wiesz, co to jest prawdziwe. Każda idea, która wydaje się być w jakimś sensie już przyjęta przez mainstream, no to natychmiast przestaje być hipsterska, więc trzeba iść za czymś nowym. A Janusze no, w tym sensie są prawdziwi, że no, dla nich z kolei jest jednak ten wymiar takiej tradycji, takiego korzenia, tak? To są takie korzenie, które wyrastają i oni się w tej polskości takiej kotletowo-schabowej i tej takiej żonobijce, którą się zakłada, co też jest oczywiście jakimś stereotypem, tak? Bo pewnie jakby tak na to spojrzeć, to większość Polaków nie jest ani tu, ani tu, albo ma w sobie jakiś pierwiastek i jednego i drugiego. Podejrzewam, że tak, znaczy, że ten spór, gdyby go traktować serio, to gdyby serio chcieć go wygrywać w jakimś sensie, nazwijmy to politycznym, no to on to byłoby w zasadzie kompletnie skazane na porażkę. To znaczy, myślę, że jednak większość Polaków lepiej odnajdzie się w takim anturażu, który nie będzie wymagał zakładania, nie będzie wymagał czytania Lacana i bycia na bieżąco z wegańską ofertą w lokalnych barach. I to jest chyba w jakimś sensie problem, to znaczy ja mam takie poczucie, że tak zwana hipster, chociaż jest też hipster prawica, tak, jest hipster lewica, ale jest tam trzech członków hipster prawicy, robią sobie czasem zdjęcia, że mają w różnych, którzy mają Instagrama, tak, i jakieś tam też... Już chyba nie są. Już nie są, tak? Nie, bo teraz mają etat w telewizji publicznej, więc to faktycznie ciężko jest to pogodzić. Ale nie, może w Krakowie są. Kraków zawsze był taki dość bogaty w ciekawe elementy no, tradycji. ale wracając do tego liberalizmu, o który spytałeś, znaczy ja mam takie poczucie, że przynajmniej za mojego życia, takiego już bardziej świadomego, to ten liberalizm był trochę tak jak ten czarny t-shirt Ziemka. To znaczy to była taka rzecz, która nigdy nie była modna i w związku z tym nigdy nie wyszła z mody. I w zasadzie kiedykolwiek nie założysz taki czarny t-shirt, to zawsze będziesz wyglądać mniej więcej okej, tak? I nie będzie poczucia obciachu, że nagle założyłeś jakieś świecące sreberko albo czerwone futerko, albo cokolwiek, co jest akurat w trendy w danym sezonie. I jakby... To jest skóra węża. Ta skóra węża, przepraszam. Tyży się skóra węża. Węża to nie widziało, bo nie stało koło węża. Oczywiście tak, żaden wąż nie ucierpiał, a żadna Ewa przynajmniej. Ale słuchajcie, więc ja mam takie poczucie, że to, co nas wyróżnia, i to nie chodzi tylko jakby o liberalizm, ale ludzi, którzy gdzieś tam mają takie myślenie społeczno-polityczne, to to, że my myślimy o tych ideach serio, a nie jako o orężu, które jest używane do wygrania lokalnej potyczki na fejsiku, tak? Znaczy, że skoro wszyscy są za czytaniem, to ja będę za nieczytaniem, tak? I ekstra, a potem będę za paleniem książek, bo to w sumie książki, nie wiem, tak? Niszczą drzewa, więc palmy książki, trudno, CO2 się na chwilę zawiesi. I jakby ja mam takie wrażenie, że jeśli będziemy traktować ideę serio, to wtedy z jednej strony absolutnie nie możemy zachowywać się jak ludzie, którzy są przepełnieni pogardą wobec tych, których teoretycznie chcielibyśmy do czegoś przekonać. No bo to po prostu jest samo w sobie absurdalne, plus jakby na każdego wegańskiego pierożka przypada jeden schaboszczak zjedzony, jeśli nie na mieście z kolegami, to w domu z ciocią czy z jakąś dalszą rodziną. I jakby uciekanie od tego, w jakimś sensie można powiedzieć, że to hipsterzy są bardziej niedojrzali, tak? W tym takim próbie ucieczki od czegoś, co jest, więc w tym sensie sympatyzuję z twoją myślą, że należałoby to spróbować, jeśli nie afirmować, to przynajmniej przyjąć do wiadomości. A z drugiej strony mam takie poczucie, że jeśli byśmy wszyscy zachowywali się w taki sposób, żeby nie próbować egzorcyzmować tego Janusza, tak? W naszej tożsamości, tylko się z nim jakoś pogodzimy,
to będziemy żyli w jakimś dość, ci, którzy mają troszeczkę większe potrzeby takie wolnościowe, będziemy żyli w jakimś nieznośnym społeczeństwie. Szczególnie kobiety, właśnie mniejszości. Ja z tego punktu widzenia nie zgadzam się z argumentem, że musimy czekać, aż nam się wyrówna poziom życia, bo w ten sposób to czarni by dalej nie mieli prawa głosu, albo przynajmniej no, nie byłoby lat 60. w Stanach, prawda? Znaczy, że w jakimś sensie potrzebna jest ta awangarda ideowa, która będzie mówiła, słuchajcie, no jakby ja się bardzo cieszę z tych głosów, które się pojawiły, że jakby przestajmy udawać, że nie wiem, adopcja dzieci przez parę homoseksualne jest czymś nieprawdopodobnym, jakąś taką skrajną holandzczyzną, jakimś takim Amsterdamem, bo to już mamy, tak? Mamy 50 tysięcy dzieci, które żyją jakby w takich rodzinach no, łączonych, tak? I to porozmawiajmy o tym i to jest jakaś rzeczywistość. I ja się cieszę, że ci liberałowie dalej są, chociaż nikt ich teraz nie lubi i uważam, że jakby no nie mają dzisiaj pogody, tak? Ale to może dobrze, tak? Bo to uważam, że poczucie, że mainstream ci sprzyja, kiedy w rzeczywistości... Poczekaj, bo ty przyszedłeś tak gładziutko od liberalizmu obyczajowego do liberalizmu ekonomicznego, że ja trochę nie wiem, o których liberałach teraz mówisz, których nie ma, bo ci obyczajowi są jak najbardziej. Wiesz co, no tak, ale chyba się tak nie będą się do tego liberalizmu przyznawać. Obyczajowego? No przecież lewica jest liberalno-obyczajowa. No tak, ale no to widzisz, no to lewica, a ja mówię o jakichś liberałach integralnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych. Są tacy w ogóle w Polsce? No, kilku jest. Grzesiu Schetyna? Kto, Biedroń? Kilku jest. I właśnie, o to mi chodzi, że jakby poczucie, że mainstream w Polsce nigdy nie był liberalny. On może naczytał się liberalnych gazet, tak? Czy naczytał się liberalnych idei i potem je reprodukował, a 30 lat później mainstream, czyli nie wiem, Marcin Król i Gazeta Wyborcza doszli do wniosku, że jednak ten liberalizm i Fukuyama i ekonomiści tam neoliberalni byli bez sensu i teraz czytamy lewicową myśl. Znaczy to prawda, tylko wiesz, bo tutaj ten liberalizm ekonomiczny był tak samo właśnie jakby jako koszulka przezroczysty, no nie? W sensie po prostu był oczywisty, to było powietrze, którym się oddychało. Teraz to wszystko faktycznie idzie w drugą stronę, ale wiesz, nie można powiedzieć, że polskie społeczeństwo nie było liberalne, ja bym raczej powiedział odwrotnie. Ono było nawet zbyt liberalne, tylko ekonomicznie, natomiast obyczajowo, to wiesz, no tutaj trochę musimy, o czym mówimy. To był liberalny. A nawet SLD. Nie, wiesz, to, że ekonomicznie. Chodzi o to, że jakby też, znaczy inaczej, to jest trochę schodzimy na dyskusję o transformacji, ona jest bardzo ciekawa i możemy w nią wejść. Mówiąc w takim skrócie, jakby, żeby przedstawić mój punkt widzenia na tę sprawę, my zbyt dużą zasługę przyznajemy Balcerowiczowi, którego książka niestety nie została tutaj spalona, a chciałem to nakręcić i mu wysłać razem z Harrym Potterem. Niestety względy antypożarowe nie pozwoliły rozumiem. Nam nie, zapłacić. Rozumiałem to, ubolewam, że my wzięliśmy w jakimś sensie, my do konieczności, i Polacy są w tym świetni, tak? My do pewnej konieczności pod tytułem, jaką były rozbiory, okupacje, dorobiliśmy całą swoją kulturę. I teraz do konieczności, jaką było podłączenie się pod mainstream demokratyczny i kapitalistyczny jednocześnie w latach 90. dorobiliśmy całą teorię, jak to tutaj cała Polska się nawróciła na liberalizm. Co jakby dzisiaj, jeśli tak się nawróciła na liberalizm, no to dzisiaj byśmy mieli nieprawdopodobną jakąś grupę broniącą, która by postawiła tamę 500+, temu rozdawnictwu, tak zwanemu rozdawnictwu. Nie ma czegoś takiego. Polskie społeczeństwo było, jakie było, pewna moda przeminęła, a liberałowie jedyne, co mieli za sobą, to poczucie, że są częścią mainstreamu, co paradoksalnie młodym, dzisiaj już nie tak młodym środowiskom, takim jak nasze, tylko zaszkodziło, bo to był taki pocałunek śmierci. Bycie, zwłaszcza w próbie rozmowy z kimkolwiek z młodszej generacji, poczucie, że twoi starzy mają takie same poglądy, słuchają tej samej muzy, no to nie ma większego obciachu. Więc ja liczę, że za 20 lat, tak samo jak powiedzmy narodowcy te kilka lat temu, będziemy mieli szansę się odrodzić z takiego kompletnego undergroundu, tak? I z tego undergroundu być może jakiś polski liberalizm zakwitnie. Tylko wiesz, jakby znowu nie wiemy, o jakim liberalizmie mówimy. No bo wiesz, ten liberalizm obyczajowy, który jest postępowy i który, tak jak mówisz, bo ja się absolutnie zgadzam z tym, wiesz, że musimy, że musimy przepychać te idee równościowe, musimy przepychać, no wiesz, żeby czarni kobiety, żeby robić to samo, co doprowadziło do tego, że czarni kobiety nie są dyskryminowani w społeczeństwie. Tylko wiesz, ja mam po prostu wrażenie, że w społeczeństwie, które właśnie się dorwało do debaty publicznej, nie tak jak to było kiedyś, że brały w niej udział tylko wąskie elity, tylko całą swoją masą, i kiedy jakby ta debata publiczna, no, co było oczywiste, że to nastąpi, jakby zeszła trochę niżej ku ziemi, zeszła niżej ku konserwatyzmowi i tak dalej, ku temu osadzeniu,
No jeżeli chcemy dalej być traktowani serio, a nie jak, wiesz, a nie jak różowe jednorożce hasające, wiesz, po wyobrażonej zielonej trawie, to naprawdę musimy zmienić język. My, liberałowie, bo tutaj widzisz, jeżeli zaczniemy mówić o liberalizmie jako o kwestiach obyczajowych, światopoglądowych, no to jestem takim samym liberałem jak ty. Wiesz, no natomiast jeżeli chodzi o Balcerowicza i kwestie gospodarcze, to się dopiero zaczyna rozjazd. Więc ja trochę nie wiem, o co ci chodziło, kiedy mówiłeś o tym liberalizmie, który rzekomo jest... Znaczy ja myślę, że Leszek mówił o pewnym integralnym liberalizmie, który jest zarówno w jakiś sposób ekonomicznie osadzony, tak? Jest zarówno liberalizmem ekonomicznym... Ale to się podzieliło teraz, słuchaj, to okay. Sytuacja jest trochę inna. Jakby mm-hmm. Nie... No ale dobrze, ale słuchajcie, bo moją intencją było głównie to, żeby porozmawiać o podziałach, które dzielą polskie społeczeństwo. I ten podział na Januszów i hipsterów no, miał być głównie takim wywoławczym tematem tak naprawdę. Natomiast chciałbym zapytać od innej strony, bo w gruncie rzeczy takim najbardziej podstawowym podziałem, z którym się dzisiaj mierzymy, to jest podział polityczny i to jest mimo takich inicjatyw niszowych jak Razem, czy może mniej niszowych, ale bardzo nowych jak Wiosna, no to mamy zasadniczo tak zwany duopol, czyli mamy podział na PiS i przystawki plus Platformę i przystawki. Tak? To jest coś takiego, co od kilkunastu lat, można powiedzieć, jest takim zasadniczą linią podziału, która jest zauważana, komentowana, rozważana na różne sposoby. I teraz tak, chciałbym was zapytać, jaki charakter w gruncie rzeczy ma ten podział? Czy to jest coś, co realnie odpowiada różnicom społecznym w Polsce pomiędzy, nie wiem, a jakimiś klasami społecznymi? Czy też jest to druga skrajność, zupełnie wirtualny podział wykreowany przez jakąś polityczny marketing w gruncie rzeczy? To znaczy, i opowiem taką anegdotę, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej jakiś czas temu opowiadał, że no doznał pewnego wstrząsu, kiedy zaczął jeździć po Polsce i rozmawiać z lokalnymi strukturami na poziomie gminy. I on wtedy sobie zdał sprawę, to pewne przekonanie wielkomiejskie, które miał wcześniej, zostało zakwestionowane, bo zdał sobie sprawę, że w gruncie rzeczy te lokalne struktury, najbardziej takie, powiedziałbym, podstawowe, że ci ludzie w zasadzie niczym się nie różnią pod względem kapitału kulturowego tak zwanego od lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Że to doświadczył, że to nie są ludzie z dwóch Polsk, tylko to są ludzie z jednej Polski, którzy w gruncie rzeczy na zasadzie często przypadkowej, towarzyskiej albo nie wiem, jakiejś innej, znaleźli się akurat w takiej strukturze, a nie w innej. I teraz, czyli można byłoby powiedzieć tak, że mamy duopol, prowokuje. I mamy jednych Januszów, którzy głosują na jedną partię, drugich Januszów, którzy głosują na drugą, ale wtedy ten podział jest fikcyjny. Natomiast wszyscy, można powiedzieć, bardzo intensywnie tego podziału doświadczamy w walce politycznej, w sporze o konstytucję, w sporze o świadczenia socjalne, które PiS, prawda, mnoży w ostatnim czasie znowu, prawda? Mamy w sporze o szkoły, tak? W sporze o wizję polityki zagranicznej, integracji europejskiej i tak dalej. Mamy, można powiedzieć, realny spór, natomiast pytanie, jakie jest jego faktyczne społeczne zaplecze? Mam wrażenie, że ten obecny spór jest tak naprawdę efektem nakręcania się wirtualnego sporu pomiędzy wyobrażonymi elitami, które tak naprawdę, wiesz, no, to całe mówienie o centrum i peryferiach w gruncie rzeczy, no, wiesz, no, peryferia są też w Warszawie, no, jakby, no, jeżeli, wiesz, jeżeli pojedziesz na Wolę głęboko, to też jakby znajdziesz się w podobnym środowisku i w podobnym mindsetie mentalnym, jak pojedziesz gdziekolwiek indziej, wiesz, w województwie mazowieckim czy w jakimś innym. Po prostu chodzi o to, że jeżeli, że w sytuacji, kiedy mamy kilka ideologii, które wzajemnie się nakręcają i wzajemnie, nie wiem, upewniają się w swoim przeświadczeniu, o swojej racji w bańkach społecznościowych, we własnych mediach, bo przecież od kiedy PiS ustawił te prawicowe media, przecież tam też toczy się taka jedna wielka ideologiczny bęben pralki,
to się tak naprawdę bardzo mocno odkleiło od tego, co mówisz. Jakby no, tu się zgodzę z Leszkiem, który mówił, że o tym dopasowywaniu mindsetu do panujących warunków. Tak jak my sobie dopowiedzieliśmy całą historię o liberalizmie, kiedy próbowaliśmy dostroić się do panujących na zachodzie warunków. No, na przykład ja zauważyłem, że mi się o wiele lepiej rozmawia z logicznie myślącymi, nastawionymi na dialog, szukającymi wyjścia, rozwiązań z każdej sytuacji prawicowcami, niż z moimi tak zwanymi fellow lewicowcami, jakby z mojej bańki, dlatego że oni są bardzo często tak po prostu budowani w dogmaty i schematy, którymi myślą, że rozmowa staje się absolutnie niemożliwa. Natomiast no, świetnie mi się gada z ludźmi, którzy na przykład, nie wiem, no, w pewnym momencie popierali pewne rozwiązania, które proponowała prawica, ale na przykład ale mają na tyle krytycznego podejścia, że potrafią je ocenić. Ja szczerze mówiąc, mogę to, nie wiem, powiedzieć oficjalnie, ja nie czuję teraz związku właściwie żadnego z moją tak zwaną bańką polityczno-społeczną, dlatego że się z nią pod wieloma względami nie zgadzam. To znaczy, jestem człowiekiem, który chce promować tolerancję, otwartość, postęp społeczny, wrażliwość społeczną i tak dalej, ale nie w ten kretyński sposób, w jaki próbuje to robić moja bańka. Zresztą też mam trochę wrażenie, że wszystko się pomieszało. Na przykład środowiska, powiedzmy, artystyczne, które jakby zawsze były w pewien sposób no, libertyńskie, nie libertariańskie, a właśnie libertyńskie, trochę być może nawet mizantropiczne, teraz nagle stały się reprezentantem twarzą lewicy, co jest bzdurą, co jest jakimś absolutnie nieporozumieniem, w sensie jakby no to trochę tak jakby antyfaszystów w Berlinie w 60-tych latach reprezentowały tancerki z kabaretu, czy berlińskiego, jakby no to wszystko się miesza. Z drugiej strony z kolei ci tacy hardline lewicowcy mają też tendencję do niebezpiecznego zaczytywania się klasykami komunizmu i wpadania w jakieś absolutne teoretyczne wyobrażenie na ten temat i wielki hejt wobec liberałów gospodarczych, co mnie też irytuje potwornie. Jakby no, przestaję widzieć chęć dialogu na tej skrajnej lewicy. Po prostu widzę tylko i wyłącznie takie po prostu tępe, za przeproszeniem, jebanie jednego i tego samego w te same głowy, które już zostały tak naprawdę wyjebane. Więc ja się z tego jebania, proszę mi wybaczyć, wypisuję. I wolę normalnie w świecie rozmawiać, wolę szukać sposobów komunikacji. Jeżeli chodzi o prawicę, o tych, którzy kryją się za tymi twarzami Januszów, co też jest w ogóle niesprawiedliwie, idiotyczne i głupie, bo tak naprawdę na normalnym świecie, tak samo jak Rosja ogłosiła się jedynym reprezentantem ludzi rosyjskojęzycznych, tak samo prawica ogłosiła się jedynym reprezentantem tak zwanego ludu, który ani nie jest taki, jak ona sobie wyobraża, bo jesteśmy na przykład, uważam, na granicy podobnego podejścia do kościoła jak w Irlandii, czyli że ludzie w końcu wypierdolą, znów przepraszam, tym bardziej, że niedziela, ten cały skostniały kler w powietrze. No to jeszcze lepiej, to palmami mogą ich pogonić, a prawica tego nie widzi i jakby dalej kryje się za tym kościółkowym entourażem. W związku z tym im też trochę tak naprawdę brakuje tego słynnego węchu społecznego, który w demonizującej ich opinii lewicy sprawił, że po prostu wzięli wszystko, kopali się w całej Polsce i tak dalej. Też nie. Też kryją się za fasadami, kryją się za wyobrażeniem swoim na temat ludu i też go nie rozumieją. Poza tym, no, cholera jasna, jest globalizacja. Tak naprawdę pomiędzy peryferią a centrum znika ta różnica mentalna tak naprawdę. Ona no, być może nie znika, ale się wyrównuje. Więc to ustawianie hipsterianusz, to ustawianie prawica-lewica, to wszystko tak naprawdę ma naprawdę coraz mniej wspólnego z rzeczywistością i ja wolę się skoncentrować na szukaniu kanałów komunikacji pomiędzy tymi grupami niż budowaniem kolejnych fortów. Leszku, jaki jest ten realny podział zdaniem ciebie? Jak to wygląda dzisiaj? Jak byś opisał w ten społeczny fundament duopolu? Trochę jak widziałem tytuł tej rozmowy i nawet dzwoniłem do ciebie, żeby się upewnić, mówię, ale nie będziemy rozmawiać o PiSie. Przepraszam, ale jakby wyłączę fontannę, czy jest włączony? Dobrze, wodotrysk. Wyłączę, bo on jest potrzebny do spektaklu. Żeby się nie skończyła nam woda ze źródła. I niestety jakby każda rozmowa, i to też pokazuje taką naszą jakąś wsobność, znaczy, że nawet na deskach najbardziej więtej sceny krakowskiej,
najwybitniejsi intelektualiści młodego pokolenia i tak będą rozmawiali o tym, o czym rozmawiają wszyscy i w jakimś sensie jest to dowód naszej porażki. I ja mam o to jakiś problem i to jest pretensja bynajmniej nie do, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego albo, nie wiem, nie do Adama Michnika, tylko mam poczucie, że ten nasz dyskurs się robi tak bardzo kręcący wokół własnego ogona, że ja już chyba wolałem te czasy, kiedy bardziej ze względu na jakiś taki wstyd przyglądaliśmy się w lustrze, co nas myśli świat i podłapywaliśmy przynajmniej okładki książek, które wydawały nam się w tamtym momencie ważne. Dzisiaj wydaje się nam się, że wszystko kręci się wokół nas. Ale jeśli już no, jakby musimy o tym rozmawiać, to spróbujmy się zmierzyć z tym, co jest realnym tutaj problemem i realnym pytaniem. Pierwsze jest to, że podział oczywiście, znaczy ten podział jest w jakimś sensie kompletnie fikcyjny, ale jego fikcyjność zupełnie nie wyklucza tego, że on jednocześnie ma nieprawdopodobną realność w sobie. Jakby zaraz wytłumaczę, znaczy jeśli teraz proste działania psychologiczne, tak, podzieli państwa na lepszych i gorszych, tak, z lewej i z prawej strony i ci prawi będą teraz mogli tym po lewej stronie dokuczać, wypominać coś, tylko na potrzeby jakiejś zabawy i gry, tak, będą się integrować w własnej grupie. Natychmiast jakaś tożsamość grupowa się zacznie wykształcać. To są badania w szkołach, prawda, kiedy dzieci są dzielone, czerwone wstążki, niebieskie wstążki. Natychmiast nawet fikcyjny podział i bardzo fikcyjna tożsamość powoduje, że wytwarzają się w nas natychmiast pewne instynkty grupowe. I to jest, to tak po prostu działają nasze mózgi. I teraz jakby politycy, którzy tego używają, oni wcale tak naprawdę nie są gorsi, oni są często dużo lepsi niż to społeczeństwo, które gdzieś tam, którym zarządzają. Natomiast jakby ich praca, bo polityka u nas jest uznawana albo najczęściej za coś niewiele lepszego od prostytucji, albo z drugiej strony za powołanie, tak? Czyli coś między kapłaństwem a prostytucją. W rzeczywistości jest to też zawód, tak? Po prostu zawód, a nie tylko powołanie, jak pisał Weber. I ten zawód wymaga tego, żeby umieć dostrzegać istniejące linie podziałów i potem wchodzić z takim łomem i je po prostu rozszerzać. Tak? Czyli ludzie są, dajmy na to, mają różny kolor skóry, mają różną płeć, różną orientację seksualną, mieszkają w różnych częściach, jedni mieszkają w dużych miastach, inni mieszkają w małych miastach. To są jakieś tam realne różnice, tak? Nie wiem, mówią różnymi językami. Natomiast to, co zrobimy z tymi różnicami, to już wchodzimy w sferę polityczną, bo te różnice obiektywnie istnieją. Nikt nie powie, że nie wiem, język kataloński, czy można się spierać, czy jest język, czy Gwara Śląska, no ale nikt nie powie, że coś takiego nie istnieje, prawda? Natomiast czy my teraz stwierdzimy, że na tej podstawie musimy wygenerować na podstawie Gwary Mazowieckiej, tak? Że ktoś tam na Pradze jeszcze cały czas mówi Gieremek zamiast Geremek i w związku z tym będziemy wytwarzać północno-praską tożsamość i założymy księstwo praskie. Zresztą nazwa jest całkiem, uważam, udana. Czy reaktywujemy Wielkomorawy, to Ziemek jest specjalistą. Ja taki, tak, ja tutaj jestem, tak, jestem małopolskim separatystą i dążę do wyzwolenia Małopolski spod tysiącletniego poleńskiego polowania. W tym celu wyprowadziłeś się do Warszawy, tak? Dziewczyna mnie zmusiła. I więc w tym sensie różnice, które istnieją, tak? Bo są różnice podejścia, jakby różnice takie realne to jest różnica, w jakiej jesteśmy gotowi jako ludzie, nasza ciekawość, pewnych predyspozycji, tak? Pewnej ciekawości, pewnej otwartości. I nie chcę, żeby teraz to zabrzmiało jako coś pozytywnego lub negatywnego, tak? To, że ktoś preferuje kuchnię polską i niekoniecznie ma ochotę codziennie chodzić na tajskie albo wręcz chodzić do McDonalda, to nie czyni go, nie wiem, gorszym człowiekiem społeczeństwa, tak? Natomiast to, co zrobimy z tą różnicą, stwierdzimy, aha, chodzisz do północno-tajskiej kuchni, a jesteś hipsterem, a ty chodzisz do tradycyjnego polskiego jadła, więc jesteś Januszem i z tego coś wynika, tak? Skoro jesteś Januszem, no to jesteś teraz z nami, a jak jesteś hipsterem, to jesteś z tamtymi. To jest to, co powstaje. I później te podziały, które powstają z tej realnej różnicy, której jakby, no, która zostaje podniesiona do rangi obowiązującej fikcji. Bo w tym sensie nasza tożsamość narodowa jest fikcją, tak? Znaczy ona nie istnieje realnie. Znaczy w sensie państwo nie macie w genach zapisanej polskości. Znaczy być może ktoś się zmartwi, czy nawet krakowskości, tak? To nam wszystko zostaje w jakimś sensie wtłoczone i wpisane. Ponieważ robi się to od kolebki, a co najmniej od szkoły podstawowej, no to wydaje nam się to kompletnie naturalne, tak? że się w niedzielę idzie z palemką choćby, tak? Albo że jest biało-czerwona flaga i się wtedy za nią ginie i się walczy. Ale to ktoś to sprokurował. I teraz
wydawało się, że był taki czas, kiedy polskie elity miały poczucie pewnego konsensusu, znaczy, że w ramach pewnego konsensusu starały się, żeby te różnice, które istniały realnie, stosunek do kościoła, stosunek do aborcji, stosunek do komuny, tak, to wszystko gdzieś tam dzieliło Polaków, żeby mimo tych różnic, które były, żebyśmy jednak toczyli walkę wciąż jednak, powiedzmy, bokserską, a nie kopanie się po jajach, tak? I teraz się okazało, że łatwiej wygrywa się walkę wtedy, kiedy jednak możemy być poniżej pasa. Tutaj liberalizm jest w kompletnym odwrocie, bo liberalizm, ta cała krucjata, którą, o której rozmawialiśmy, nie jest antydemokratyczna, ale jest antyliberalna. W sensie pewnych reguł gry. Okazuje się, że przestrzeganie reguł gry, patrz Trump, patrz ludzie od Brexitu, tak, patrz, w dużym stopniu jest to także Prawo i Sprawiedliwość, po prostu się nie opłaca. A jednocześnie nie masz kary za to, że łamiesz te reguły, bo nie ma sędziego, który by powiedział hola, hola, schodzić z boiska. I gdzieś, więc jak pytasz o ten podział, to podział też jakby on jest w tym sensie, ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie dalej podążać. Taką moją ideą jest to, żeby spróbować napisać, pokazać ten podział z perspektywy wygranej opozycji, która zaczyna wtłaczać ten liberalizm metodą autorytarną. Że to będzie, uważam, całkiem zabawne zrobienie czegoś takiego. Bo mam poczucie, że dzisiaj... Według prawicy też czymś takim jest Skandynawia. Skandynawia jest czymś, ja wiem, że tak nie jest czymś, ale... dużo bardziej subtelnym, bo ona nie jest ale tak lewicowa, jakby wielu ludzi chciało. Ich homogeniczność sprzyja pewnej solidarności społecznej, prawda? I ja jestem jakimś orędownikiem paradoksalnego wspólnotowego liberalizmu, w sensie liberalizm jakby uprawiany we własnym domu, we własnym ogródku, no trochę efektów nie przyniesie, tak? Jest niezbędne wyjście do ludzi. Natomiast wcale nie jestem taki przekonany, że dzisiaj strona wygrana, której nie nazwałbym liberalną, tak? Bo uważam, że byłoby to niesprawiedliwe i dla jednych, i dla drugich, czyli i dla mnie, i dla nich, wcale nie będzie koniecznie chciała być może przywracać reguł, ponieważ poczucie chęci zemsty i wyczyszczenia tamtej strony będzie na tyle silne, że nie znajdzie się nikt, kto by powiedział, słuchajcie, no nie możemy stosować trollingu, tak? Raczej będzie poczucie, to my musimy mieć więcej troli niż wy. I ta spirala, jak już się raz zacznie, czyli nie ma tego poczucia odpowiedzialności za całość projektu. Ale już się zaczęła chyba, nie? Nie, no ona już się zaczęła, tylko jakby pytanie jest takie, czy ona jest do zatrzymania, czy raczej po prostu okazuje się, że jakby żyjesz w tym, że ten świat, w którym funkcjonujesz, on ci nie ukaże za to, że tego. Tobie się wydawało, że istnieje jakaś wyższa siła, która powie, no nie, no jak będziesz robił takie rzeczy, to wylatujesz z polityki i ręki ci nie podamy. Okazuje się, że nie ma, tak? Nie ma żadnego, to Woody Allen mówił, tak? Że ma nadzieję, że jest jakaś wyższa siła, która nas obserwuje. Niestety jest to tylko rząd, tak? Okazuje się, że nie ma żadnej wyższej siły, która miałaby moc sprawczą w polityce. I opłaca się po prostu kopać po jajach. No i co oznacza, że będziemy już, jakby idziemy tą drogą, którą szli już nasi chwalebni przodkowie, tak? Czyli walki o sukno, aż się całkiem podrze na środku. A chciałem was zapytać, co waszym zdaniem powodowało, że jeszcze u początków polskiej transformacji była może, jakby istniała jakaś taka niepisana zgoda, że nie idziemy właśnie w takie populistyczne rozdrapywanie i maksymalizowanie różnic, tylko że uprawiamy politykę właśnie liberalną, czyli deliberatywną i że w gruncie rzeczy Leper, który to kwestionował, no był raczej, można powiedzieć, tylko pewnym ekscesem, pewnym kontrapunktem, natomiast ta maszyna, można powiedzieć, działała. I bo Ziemek, powiedziałeś o tym, że coś się zacina nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Co powoduje, że i w Polsce, ale też w szerszym kontekście tego centrum, do którego ciągle aspirujemy, to się zacięło? Że idziemy w polityczność ostrego podziału, a nie polityczność pewnego konsensusu i jednak powstrzymywania się w eskalacji? Ja mam wrażenie, że to jest właśnie kwestia tego, co my wszyscy jako dobrzy demokraci sobie wymodliliśmy, czyli jak najszerszej partycypacji społecznej. To znaczy, no, polityka, szczególnie polityka międzynarodowa, była ostatnimi bastionami tego, powiedzmy, XIX-wiecznego ustawienia, prawda? Już nawet nie mówię o francuszczyźnie, ale jednak mimo wszystko pewne, no jeżeli na przykład zobaczymy, jak wygląda dyplomacja, to nadal jeszcze mamy te... To jest taki ostatni bastion, w którym obowiązują te wysokoelitarne zasady poprzedniego świata, często jeszcze sprzed I wojny światowej nawet tak naprawdę. Ten świat się wycofywał po kolei z różnych sfer życia społecznego. Z kultury wycofał się na przykład w amerykańskiej popkulturze i tak dalej. Jeżeli na przykład chodzi o... Wystarczy przyjrzeć się stereotypowi Anglika, który jakby z tego elitarnego dżentelmena w kapeluszu i tak dalej zamienił się w sikającego do fontanny
do Kersa na wakacjach. W najnormalniej świecie pod naporem tej, powiedzmy, masowej kultury padła też polityka. Oczywiście to kopanie po jajach można było już wcześniej dostrzec, że jest o wiele bardziej skuteczne niż walka bokserska według zasad. To zauważyli na przykład ci, którzy zaczęli stosować gazy bojowe za pierwszej wojny światowej, tylko wtedy miał kto jeszcze ich opieprzyć, albo było jeszcze wewnętrzne ustawienie takie, które jednak doprowadziło do zakazania tego, ale Hitlera już tak naprawdę, dopóki nie zatrzymali Anglosasi, nie miał kto powstrzymać przed kopaniem po jajach i dopiero oni go musieli powstrzymać. Nikt nie mógł powstrzymać komunistów przed kopaniem po jajach w ramach Związku Radzieckiego i państw satelitarnych i nikt nie powstrzymał, bo dopóki na moim świecie nie padli, albo według liberalnej narracji nie przyszedł liberał Reagan i nie przydusił ich tak, że te jaja po prostu na moim świecie odpadły. I teraz jest to samo. Kiedy Rosja zaczęła grać wbrew regułom, byłem przekonany, że tak naprawdę oni będą pierwsi, którzy się na tym potkną, że podcinają gałąź, na którym sami siedzą, bo w końcu będą się spodziewali od świata, że będzie ich też stosował do nich, wobec nich jakieś reguły. A tutaj bum, zniknął Zachód, ten starego typu, to znaczy pojawił się Trump z absolutną grą bez reguł, pojawił się Brexit, który testuje, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, co będzie i jakie będą to nowe brytyjskie elity, jakie będzie nastawienie w relacje Wielkiej Brytanii wobec Europy. Jest bastionem czegoś starszego, stara Europa jeszcze z Macronem i Merkel, ale ona się niestety robi coraz mniej, no musi znaleźć swój język jakoś, żeby to make liberal democracy cool again, bo jak na razie tego języka normalnie w świecie nie ma. Ale jest też jedna rzecz, która mnie trochę przeraża i trochę mnie smuci jako jednak człowieka, który no, chciałby, żeby te reguły wróciły. Taka mianowicie, że my jako już wszystko jedno, czy lewica, czy liberałowie, powiedzmy, że już cofając się do tego szerszego groundu, na którym jesteśmy, niestety jesteśmy w ramach tego naszego ustawiania się, przyjmowania szarf, zakładania szarf, to, o którym mówiłeś, że każda grupa stworzona nawet sztucznie zacznie odczuwać zbiorowe instynkty, jesteśmy tak, kurwa, subtelni i tak delikatni i tak tolerancyjni i tak dalej, że nie jesteśmy w stanie nawet mówić o tym, o czym prawica mówi, po prostu wykopując stolik, czyli na przykład o migracji. Kiedy ja próbuję podjąć na lewicy temat migracji, kiedy próbuję pytać, jakie jest lewicowe podejście do kwestii zagrożenia, zmiany pewnej masowej świadomości w momencie, kiedy zgadzamy się na wpuszczenie do Europy dużej grupy ludzi o nastawieniach jeszcze bardziej konserwatywnych niż nasi lokalni europejscy konserwatyści, co wtedy? No najczęściej automatycznie zaczyna się walenie, prawda, że ty pieprzony, nietolerancyjny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To my naprawdę przestajemy mieć, my z tej strony nie Trumpowej, nie Kaczyńskiej, nie PiS-owej, my przestajemy mieć zdolność reagowania. My po prostu zamykamy się w okopach i zaczynamy napieprzać sami w siebie. Jeżeli tylko zamieniamy się w taki klub kawalerów ostrogi z Gombrowicza, że jeżeli ktoś tylko próbuje podjąć niewygodny temat, to się automatycznie pyk, Wsadza mu się ostrogę w nogę, w łydkę i ciągnie z powrotem do tego bajora. I jeżeli nie wyjdziemy z tej niemocy, jeżeli nie wyjdziemy z tego obracania się wyłącznie w kwestiach teoretycznych, bo spróbujcie porozmawiać sobie ze współczesną intelektualną lewicą, to po prostu no, będziemy się kręcić tylko i wyłącznie w kwestiach teoretycznych, normalnie w świecie, że pola walki praktycznego nie ma. Koniec. Natomiast no, prawica daje rozwiązania, tylko że te rozwiązania są najczęściej brutalne, idiotyczne, głupie, kretyńskie, prostackie, prymitywne, ale one są i to jest najgorsze, bo my powinniśmy mieć rozwiązania, my powinniśmy na świecie umieć reagować i przedstawiać, nawet trudne sprawy, ale w sposób atrakcyjny i taki, żeby no, ta nowa masowa debata publiczna, w której już uczestniczą wszyscy, a nie tylko wyrafinowane elity, była w stanie zaakceptować i zrozumieć. Leszku, chciałbym, żebyś się tego ustosunkował, natomiast chciałbym, zanim ci oddam głos, nawiązać do
No, takiej dosyć kontrowersyjnej rzeczy, również dla mnie osobiście, którą jako lider Liberté zaproponowałeś po zamachu na Pawła Adamowicza. Kiedy powiedziałeś stop, przepraszamy i prosimy o przebaczenie. Jako... To nie była bardzo oryginalna myśl. Okej, okay, dobra, no wiadomo do czego nawiązywała, natomiast powiedziałeś w tym momencie, i to jest taki moment, kiedy my musimy pierwsi zrobić krok do tyłu. Ziemek w zasadzie mówi, że cały czas robimy krok do tyłu i że to jest nasz problem. Powinniśmy zrobić krok do przodu i coś zaproponować, być może bardziej się zewrzeć, nie na poziomie hejtu, ale jakichś realnych pomysłów i dociskania też tamtej strony. Natomiast wiem, że ty bardziej w tym wymiarze hejtu, rywalizacji na epitety, ale jednak mówisz, zróbmy krok do przodu. I wiesz, ja miałem takie skojarzenie z takim w gruncie rzeczy gdzieś w tle pomysłem, takim przyszło skojarzenie do głowy, nowego okrągłego stołu. Że ty w sumie w zasadzie mówisz dzisiaj i wy, popierający narrację prawicową i my popierający narrację liberalną, zróbmy krok do tyłu, spróbujmy ochłonąć, spróbujmy ze sobą zacząć rozmawiać. Myślisz, że to jest taki kierunek, który ma szansę na realizację, że my siądziemy w Polsce do wspólnego stołu i zaczniemy szukać jakiegoś nowego kompromisu, który otworzy nam, powiedzmy, przestrzeń w miarę pokojowego progresu przez, nie wiem, następne 30 lat, czy też ze względu na globalny kryzys liberalnej demokracji. To się nie uda. Albo inaczej, co musiałoby się zdarzyć, żeby to nastąpiło? No bo osobna rzecz jest taka, czy to w ogóle jest potrzebne. No bo, nie wiem, pogadasz z Andrzejem Lederem i powie ci, że to właśnie ostry konflikt jest podstawą nowoczesnej polityki i żaden okrągły stół nie jest potrzebny. W zasadzie mówiąc o tym, że byłeś sceptyczny, no powiedzmy tak, byłeś zupełnie przeciw i nie byłeś tym odosobniony. Jak miałem taką rozmowę z Donaldem Tuskiem potem, to też... używając różnych słów, powiedział, co o tym myśli, o tej mojej inicjatywie. I potem się podpisało zresztą bardzo wielu ludzi i częściowo także z drugiej strony. Najwięcej podpisało się ludzi ze środowisk katolickich. Być może, wiadomo, tak tytuł i pewna historia. Nie chciałbym, żeby ta inicjatywa, która wynikała z potrzeby chwili, była sprawiała poczucie jakiejś naiwnej, tak? Znaczy ja absolutnie nie myślałem, że będzie jakiś okrągły stół na tej kanwie. Po prostu wyszedłem z założenia, że jest czas, kiedy trzeba dać w zęby, jest czas, kiedy trzeba podać rękę, a nad trumną wypada podać rękę po prostu, dlatego że każdy, kto ma Twittera, nie wiem, Facebooka, pisze coś, jakąś publicystykę polityczną czy inną, jakby musi mieć świadomość, że facet, którego właśnie tutaj najczęściej tak faceci sobie wymieniają takie uszczypliwości, ale nie tylko, tak? Że ten ktoś, kogo teraz właśnie objechał od najgorszych, zupełnie przypadkowych przyczyn, tak? Może spotkać się ze śmiercią z ręki szaleńca, czy on był motywowany politycznie, czy nie. I że jakby to jest taki moment, kiedy choćby warto powiedzieć stop i spojrzeć na siebie trochę z zewnątrz. To znaczy, czy... I właśnie na siebie, a nie na tego kogoś innego, tak, z którym toczę spór. Dlatego, że bardzo łatwo jest powiedzieć, hola, no to teraz wy, wredna prawico. I zresztą no, potem to nastąpiło, prawda? Znaczy była próba jakby pokazania tej odpowiedzialności, umiejscowienia jej w określonej przestrzeni politycznej. Mnie się wydawało, że jeśli jednak gdzieś na końcu czujemy, i to jest rodzaj testu, znaczy albo czujemy się odpowiedzialni za pewną całość, nawet jeśli ona jest wyimaginowana, tak? Nazwijmy ją Polska, z braku lepszego określenia. Czy jeśli czujemy się odpowiedzialni za całość, czy to oznacza, że jesteśmy gotowi zrobić wszystko, ale absolutnie wszystko, żeby jednak zdobyć chociaż na te 3-4 umowne lata dominację, tak? Czy wygrać, czy po to, żeby wygrać spór, jesteśmy gotowi poświęcić absolutnie wszystko. Bo to jest jakby polska historia, jak na to spojrzycie. Ja na przykład do najnowszych rządów PiS-u nie rozumiałem kompletnie, nie rozumiałem, mogę się przyznać, tak? Historia mnie fascynuje, ale nie rozumiałem zupełnie tego, co się wydarzyło w Polsce po klęsce wrześniowej. Tego, że tych ludzi z sanacji tak strasznie po prostu gonili, wsadzali do jakichś obozów, internowali, ale w każdym razie na pewno nie dopuszczali do choćby skrawka władzy. I przyznam, że nie mieściło mi się to w głowie, tak? Że w takim momencie jeszcze następowała jakaś próba takiego rozliczania, wbijania sobie szpil,
I kompletnie teraz to zrozumiałem. Znaczy, dokładnie to zrozumiałem, że przecież nie ma możliwości, żeby Kaczyński z Tuskiem w jakimś Londynie, tak, teraz sobie się klepali po plecach i mówili, dobra, to razem walczymy o Polskę, tak? Znaczy, to jest oczywiste, że ta walka trwałaby dalej, tak, przy użyciu innych środków. Czy byłoby państwo, czy by nie było państwa. W tym sensie... Ale jednak Piłsudski z Dmowskim porozmawiali, a... No, przez chwilę porozmawiali. No, okej, ale w tym momencie. Sojusz taktyczny. Rzeczywiście, to jest rzeczywiście ciekawy case, bo uważam, że obaj na swój sposób mieli za sobą pewną dużą racjonalność polityczną, co jakby na warunkach i polskie, bo w Polsce, jak wiadomo, politykę robią poeci i poeci ją krytykują i ją analizują, to jak na warunki polskie, to obaj ci faceci, a obok nich jeszcze powiedzmy taki Brzozowski. Może tacy poeci jak Marek Suski na przykład. Na przykład, tak. To były pewne wyjątki w naszym myśleniu. Tak? Takie bym powiedział bardzo brutalne w stosunku do takiej klasycznej materii polskości. Być może polskość ma... Obaj utalentowani literacko, ponadprzeciętnie. Okej, to na boku. To być może był to znak epoki. Dzisiaj być może by robili fajne zdjęcie na Insta. Tak? Znaczy, w każdym razie mam takie poczucie, że po prostu polskość w ogóle kiepsko się zgodzi z taką z klasyczną politycznością, taką racjonalnością. My się w tym nie czujemy do końca swobodnie, tak? I możemy pod to pociągać brak własnego państwa, prawda, komunizm, wcześniona rewolucja, że tak naprawdę tych elit to nie ma, a te, które były, to wytłuczono. Mniejsza o to, tak? Jakby jest jak jest. Więc ta inicjatywa jakby... mam też takie przeczucie, że po prostu no, rzeczywiście jest ten moment... nie wiem, taki funeralny, tak, rozlana krew, coś się wydarzyło, katastrofa smoleńska, właśnie zabójstwo Adamowicza, jeszcze w takim szczególnym jakby momencie, prawda, to nie chodzi o to, że go ktoś zaciukał w ciemnym zaułku. I że to są takie momenty, których akurat, które my Polacy rozumiemy jako pewna zbiorowość, jesteśmy w stanie jakoś to przeżyć, tak, ta laweta, która jechała na Wawel z Kaczyńskim i jakby wiadomo, że później to może być, nie wiem, obśmiane, wykorzystane przez jedną i drugą stronę, ale są jakieś takie momenty, które gdzieś tam trafiają do nas, tak. I no, oczywiście ten moment nie był żadnym momentem refleksji. Jeśli cokolwiek się wydarzyło, to tylko to podkręciło, to pokrętło poszło jeszcze mocniej. I teraz, żeby na to, co powiedziałeś, o co pytałeś Ziemka i na co też czuję się zobowiązany odpowiedzieć, znaczy, że ja się zgadzam, że to w dużym stopniu to elity odpowiadały za to, że ta liberalna demokracja funkcjonowała tak, jak funkcjonowała. I my się przyzwyczailiśmy, że to, co mamy, ten świat, który mamy, istnieje poza kontekstem. Tak? Znaczy, w tym sensie Fukuyama nie miał racji, nie, że się nic nie wydarzy, tak? Bo on o tym nie napisał w swojej książce. On po prostu napisał, że liberalna demokracja i kapitalizm to są ten jakby ustrój, do którego historia dąży. Tak? I że Chiny i cała reszta gdzieś i Rosja, gdzieś innego ustroju nie będzie. On nawet napisał, że to się może nie zdarzyć teraz. Absolutnie, tak. To w ogóle nie chodziło o to, że to się wydarzyło w 89. To, co jest jakby nieprawdą, to, że masowe środki komunikacji, ale też relatywna obsuwa, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych wobec reszty świata sprawiło, że to, co tak z takim uporem maniaka piłują wszelkie maści lewicowcy i prawicowcy, czyli ta liberalna gałąź, na której wszyscy siedzimy, po prostu kompletnie spróchniała. To się okazało, że to jest jakiś taki momencik historii, krótki. Krótki moment, kiedy ten liberalizm nie ma jakiegoś globalnego rywala, ale to już jakby skończyło. Ja mam poczucie, że przeszliśmy już do nowej fazy ustroju, tak? Nazwałbym to demokracją masową, nie demokracją liberalną. I że my jakby nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni, jak w tym w ogóle można funkcjonować. Musimy się uczyć dokładnie tak. Znaczy, że wszystkie te objawy, takie jak, nie wiem, jak referenda w Wielkiej Brytanii, najbardziej no, klasycznej parlamentarnej demokracji, tak? No, bardziej klasycznej nie ma, najstarszej. Tak? Taki prezydent jak Trump, wciąż bardzo wydawało się religijnych Stanach Zjednoczonych. To wszystko pokazuje, że... Zresztą w sumie Barack Obama również, tak? Jako facet kompletnie z innego świata. Ja nazywam Obamę prezydentem Facebooka, a no wiadomo, tak? Z jakiego social mediowej platformy jest Trump. Może czekamy nas następny prezydent albo Instagram, prezydentka, tak? Będzie prezydentką Instagrama, tak, Stanów Zjednoczonych, bo to inaczej się rozchodzą, to tacy ludzie nie mieliby szans w czasach elit, które kontrolują proces wyborczy. I jakby ta globalna, antyliberalna rewolucja jest w dużym stopniu rewolucją przeciwko elitom. I to Iwan Krastev napisał bardzo mądrze, że jakby nacjonalizm jest sposobem, który te lokalne, nacjonalistyczne, bo wszyscy jesteśmy jakoś nacjonalistami, tak? Że te społeczeństwa, które nie skorzystały aż tyle na globalizacji, co elity, bo elity najwięcej skorzystały na globalizacji. To, że społeczeństwa też skorzystały, nie zmienia faktu, że elity skorzystały najwięcej, tak? Akademickie, medialne, polityczne i tak dalej. Ale ja nawet mnie, w sensie jakby nacjonaliści to są ci, którzy rozdają szarfy. To są ludzie, którzy są najbliżej do szarf i to właściwie jest chyba ich jedyna przewaga w gruncie rzeczy.
Tak, tylko że dzisiaj, oczywiście, oni dalej jeszcze, i w tym sensie oczywiście demokracja nowego typu jest masowa tylko z nazwy, bo ci, którzy są tymi agitatorami, demagogami, to oni są również elitą, tak? Tylko elitą, która dużo sprawnie manipuluje nami, tak? Ponieważ każda polityka istnieje tylko w jakiejś tam swojej masie, wspólnocie. Tyle tylko, że teraz jakby ta globalna elita, która była potrzebna, żeby system funkcjonował, jest na kompletnym cenzurowanym. I jakby nie wydaje mi się, żeby powrót był możliwy, dlatego że nie ma powrotu do takiej roli, jaką miały media wcześniej, prawda, w erze właśnie social mediów. Nie wydaje się, żebyśmy byli w ogóle gotowi zaakceptować aż taki paternalizm, jaki się wiązał z tym, ale musimy się pogodzić w związku, jakby konkluzja jest taka, że tego ustroju już nie ma i nie będzie. I jakby wydaje się, że takie peryferie jak nasze w czasach jakby świata bez reguł będą się miały gorzej, bo jakby w świecie bez reguł, w świecie, gdzie każdy ma swój nacjonalizm, Polska przegrywała i peryferie przegrywały. I to Snyder mówił, że potrzebujemy jakiejś czapy takiej właśnie europejskiej nad państwem narodowym, żeby w ogóle myśleć o przetrwaniu, bo jak nie było tej czapy, jak była jakaś śmieszna Liga Narodów, to zgniotły nas dwa totalitaryzmy. Ja się z tym totalnie zgadzam, tylko że ja mam wrażenie, że znaczy to jest moja jedyna nadzieja, że ta zerwana tkanka się odrodzi, dlatego że normalnie świeci, że w nowych warunkach oczywiście, ale według tych samych reguł logicznych, no bo nic nowego się nie wydarzyło tak naprawdę. Dalej, jeżeli zerwaliśmy jedną warstwę ochronną, albo inaczej, może że po prostu to, co wyrastało pod tą warstwą ochronną, przerosło ją i ją zdominowało, nie znaczy, że ona się znowu nie wytworzy tak, według tej samej reguły, według której zrasta się ciało na skórku. Na normalnie świecie nic innego niż ta kontrolująca instytucja, nie Liga Narodów, nie nawet nie ONZ, ale na przykład Unia Europejska i NATO, albo coś w tym guście, będzie się musiało wytworzyć nad tym coraz bardziej peryferyzującym się centrum, jaka jest Europa, z tego powodu, żeby nie doszło do kolejnego starcia mikroegoizmów, no. Jakkolwiek by się nie nazywały. Czy pytanie jest, bo tak rozumiem Leszka, pytanie jest, jakie miałyby być te narzędzia, prawda? No bo kiedyś były to media, powiedzmy, w których głos był, no ten głos, który wychodził z nich, on był ocenzurowany i zaprojektowany, to znaczy, że przedstawiał jednak pewien ściśle określony punkt widzenia. Dzisiaj mamy social media, gdzie w zasadzie wszystkie możliwe narracje się zderzają. Ale no to jest ogromnie trudne pytanie. Natomiast ja chciałbym ciebie, Ziemku, jeszcze zapytać, zanim oddam głos publiczności. Chciałbym cię zapytać jako wytrawnego reportażystę. Chciałbym cię zapytać o te gdańskie wydarzenia po śmierci Adamowicza, ponieważ no był to jednak taki bardzo ważny moment. Wiele było takich głosów, że oto w Gdańsku w czasie pogrzebu, w czasie tej żałoby, że się rodzi czy objawia polskie nowe społeczeństwo, tak? No, nowe progresywne w jakimś tam sposób, samoświadome. Bo ja nie wiem, czy byłeś wtedy w tym czasie w Gdańsku, ale pamiętam twoje reportaże z Marszu Niepodległości na przykład, czy z Lichenia, gdzie potrafiłeś w sposób taki bardzo wnikliwy czuć tętno, prawda, tych bardzo ciekawych zjawisk społecznych. Czy bezpośrednio byłeś, nie wiem, czy obserwowałeś to z oddali, ale jako reportażysta jak odczuwałeś te wydarzenia? Co ci się rzucało w oczy? Co gdzieś było tym nerwem w twoim przekonaniu? Ja w ogóle nie staram się, znaczy w ogóle nie przywiązuję zbyt wielkiej wagi do chwilowych emocji społecznych, dlatego że one nigdy nie są trwałe. Ale jakich tam ludzi zobaczyłeś? Poczekaj, wiesz co, może wróćmy do jakby samego... wiesz, tak samo jak po śmierci papieża z tym samym śmiesznym pojednaniem się Wisły i Krakowi, kiedy jakby było oczywiste, że gówno z tego będzie, tak samo, wiesz, oczywistym było, że to, co się stało w Gdańsku, niczego w sposób trwały nie rozwiąże. W Gdańsku akurat tak się składa, jak i w Wielkopolsce i tak dalej, jest trochę inny typ społeczny niż powiedzmy na Podkarpaciu jakby. No tam jednak wybiera się, no to są ludzie mniej wrośnięci w tradycje, sporo o tym badań społecznych było. Poza tym, no ta północna Polska, to połączenie tej lokalnej tradycji, nie wiem, kaszubsko-polskiej z tradycją przesiedleńców stworzyło no, dość odróżniającą się na przykład od galicyjskiej społeczność, która normalnie w świecie ma o wiele, no poza tym to jest duże miasto, jednak Trójmiasto, cały ten kompleks
organizujące się w bardzo podobny sposób, jaki organizuje się wszystko inne w zachodniej Europie. Normalnie w świecie dokonuje innych wyborów społecznych i politycznych niż taki region jak na przykład tutaj dawna Galicja, czyli nie wiem, Małopolskie i Podkarpackie. W związku z czym jakby te procesy tam są o wiele bardziej istotne niż Adamowicz i wariat, który go zabił. To, że akurat wariat krzyczał hasła związane z tych, którzy są radykałami, no to jakby hasła większych radykałów zawsze są głośniej słyszalne, więc akurat to mnie nie dziwi, no w sensie, no chyba, że w ogóle będziemy mówili o tym, że każdy, kto zbyt mocno się radykalizuje, bierze w ogóle odpowiedzialność za zbrodnie motywowane politycznie, no bo w gruncie rzeczy tak to jest nieodpowiedzialne, no ale to jest inna sprawa. Jakich tam ludzi zobaczyłem? Takich samych dokładnie, jakich widziałem kiedy byłem na Pomorzu, czyli tworzące się nowe mieszczaństwo, jeżeli chodzi o Trójmiasto, tworzącą się nową klasą średnią, która ma sporo do stracenia, która nie jest tak mocno osadzona w tradycji, jak na przykład klasa średnia tutaj w Krakowie, gdzie jakby istnieją też pewne formuły, które na przykład ja jako człowiek, który przyjechał tutaj w latach 90. z Radomia, który był bardzo egalitarny, bardzo powiedzmy no tak robotniczo postchłopsko-polski, gdzie właściwie nie było nic poza tą postchłopską polskością. Kiedy zobaczyłem tutaj ustawienia w Krakowie, kiedy przyjechałem tutaj na początku w połowie lat 90., no to myślałem, że ktoś sobie ze mnie jaja robi. Znaczy, jakby myślałem, że to wszystko zniknęło razem z drugą RP. A okazało się, że nie, że w Krakowie dalej istniało. Więc jakby tutaj istnieją pewne rzeczy, które są dobre dla ludzi, którzy mieszkają, którzy uważają je za uniwersalne. Tego nie ma w Gdańsku, tam się tworzy na nowo. Takie rzeczy są istotne, a nie chwilowe emocje. Jakby to nie ma. To co się stało z Adamowiczem, było takim samym przypadkiem, jak no, albo po prostu nie wiem, było spowodowało to samo, co spowodowało śmierć Jana Pawła II. Chwilową eksplozję. Ale katastrofa społeczna wytworzyła pewien mit, który zmobilizował, można powiedzieć, tę taką aspirującą, gdzieś zmarginalizowaną grupę społeczną. Pytanie jest o to, bo ja pytam nie dlatego, żebym sam wyznawał i był tego przekonany, ale jednak sporo się pojawia takich głosów, że potrzebne jest jakieś takie wydarzenie, które zmobilizuje i zjednoczy. I że nie ma takich rzeczy. I to straszliwe wydarzenie gdańskie jest straszliwe, ale że ono może być w jakimś sensie opatrznościowe, jeżeli rzeczywiście dokona jakiejś takiej wyobrażeniowej mobilizacji. Jak długo możesz zmobilizować klasę średnią? Jak długo można żyć celem, który nie jest twoim, celem, który jesteś wrośnięty, czyli dobro twojej rodziny, swój własny rozwój osobisty i tak dalej. Nawet wiesz, nie, to nie tak. Zresztą wiesz, tak naprawdę też nie uważam, że ktokolwiek w Polsce jest w jakiś większy sposób zmobilizowany niż ktokolwiek inny. Mobilizacja może manifestować się w takim systemie, jak mamy obecnie, że demokracja już nawet nie jest system checks and balances, tylko ruch do urny. Mobilizację społeczną może zagwarantować tylko jedno, albo kij, albo marchewka tak naprawdę. Ale nic, co gdzieś będzie nad nami wisiało, nic, co wzburzy nas na tyle, że... Cholera jasna, ja też padłem w histerię po 2015 roku i tak pieprzyłem, że teraz, wiesz, tak histeryzowałem po tych wszystkich swoich artykułach, że teraz jak to czytam, to mi się chce śmiać. Ale wiesz, ale wtedy była taka fala, wtedy wszyscy w ten sposób reagowali. Jeżeli to nie stworzyło, nikogo nie zmobilizowało na dłuższą metę, zmobilizowało oczywiście, powstał KOD, który potem też się rozpieprzył, ale były masowe protesty, ale jakby, no, jak wiemy, były to protesty, po których szło się na czekoladę, bo to jest klasa średnia, ona ma co stracić i ona ma inne cele niż siedzenie w kupie, tworzenie obozów i palenie ognisk, a nad tymi ogniskami wrogów. No. Leszku, jak ty myślisz, bo nad grobem Adamowicza pojawiło się sporo takich głosów właśnie, że to jest pewne zobowiązanie dla nas polityków, że będziemy pamiętać, że twoją wizję, będziemy ją kontynuować, będziemy ją bronić, jej bronić i w oparciu o nią będziemy zmieniać Polskę. Pewnie środowiskowo to rzeczywiście miało znaczenie i jakby razem tego będzie 4 czerwca, który będzie w Gdańsku i na pewno to będzie takie właśnie wielkie, jednorazowe przeżycie, po którym nie nastąpi żaden dalszy ciąg. To znaczy tak, my chyba nie potrzebujemy fałszywej jedności, która może siłą rzeczy, jak każda jedność, trwać krótko.
No chyba, że będzie wymuszona, tak? To też będzie fałszywa oczywiście. Znaczy, my Polacy mamy taką cholerną potrzebę, żeby się jednoczyć, bo mamy kłopot z różnicą. Tylko problem polega na tym, że my mamy kłopot z różnicą, więc chcemy ją zatrzeć, żebyśmy wszyscy byli w jednym. I tym jednym możemy być tylko w momencie właśnie jakiejś żałoby, no tragedii narodowej, mówiąc tak, no bo tragedia gdzieś wszystkich nas dotyka. A my powinniśmy tę różnicę zaakceptować. I to jest kłopot. Znaczy, że my znajdujemy złe rozwiązanie i w związku z tym szukamy takich przeżyć, takich coraz pewnie mocniejszych przeżyć, które sprawią, że będziemy w stanie nie myśleć o tych różnicach, a my nie tylko powinniśmy o nich myśleć, powinniśmy je w jakimś sensie pielęgnować, ale jednocześnie no, akceptować, tak? Akceptować się, czy po prostu pluralizm. I jakby zdolność do pluralizmu Polaków po bardzo różnych stronach, i Januszy, i hipsterów, to o czym mówił Ziemek, tak? O poczuciu nieprzynależności do własnej bańki, do której należy ideowo, ale coraz słabiej przynależy tak dyskursywnie, że tak powiem. I że łatwiej jest się dogadać czasem z człowiekiem o innych zupełnie poglądach, ale o zdolności do dialogu i jakiejś chęci przynajmniej wymiany poglądów, a nie łapanie za cugle, tak? I zapędzania do klatki. Tak? I ta potrzeba. I oczywiście nie o to też chodzi, żeby stwierdzić, że i ci, i tamci mają tyle samo racji, i ci, i tamci są siebie warci. Nie, ani nie symetryzm, ani nihilizm jest tutaj rozwiązaniem. Tylko poczucie, że my zawsze będziemy różni i że w związku z tym musimy znajdować takie zachowania społeczne i takie ustroje, które pozwolą nam w tych różnicach jednocześnie funkcjonować mimo wszystko razem. I kłopot pojawia się dopiero wtedy, i to jest, nie mówiliśmy nic o separatyzmach poza dowcipkowaniem, ale jakby teoria liberalnej demokracji nie ma odpowiedzi na to, jakie są doskonałe wspólnoty, w ramach których powinniśmy funkcjonować. Czy na pewno jest to Polska, a może są to województwa, a może to jednak jest jakiś region wydzielony, a może jest to Unia Europejska. Jakby państwa narodowe się przeżyły w sensie możliwości strukturalnych, tak, zarządzania zasobami i tym wszystkim, ale my mentalnie wciąż jesteśmy unarodowieni. I teraz jakby problem polega na tym, że nam coraz jest trudniej żyć ze sobą, że te różnice, które pozwalają wygrać nam władzę we własnym obozie, tak, żeby być liderem obozu, to po prostu trzeba być najmocniejszym hejterem, najlepiej takim, którego się ta druga strona boi, bo siła Kaczyńskiego nie polega na tym, że on jest tak kochany we własnym obozie, bo wcale nie jest, jak zobaczycie na popularność, tylko jest tak znienawidzony w tym drugim. Czyli chodzi o tę nienawiść przeciwnej strony, to ci daje tę moc. Tak samo Tusk, takiego się tamta strona potwornie boi po prostu i dlatego nasza strona, dużo mówię nasza, ale nie wiem, jakie państwo macie poglądy, więc jakby strona antypisowska uważa go za super heroja i swojego bohatera. Gdyby przez moment jedna i druga strona przestała nienawidzić tej drugiej i ci bohaterowie, ci liderzy tej nienawiści przestaliby stracić swoją moc po prostu, tak? Przestaliby być potrzebni, przynajmniej w tym kształcie. Musieliby się, oni są inteligentni, oni by zaczęli wtedy być liderami pojednania albo czymś innym, tak? I ja nie do końca widzę, znaczy, jeśli jest tak, żeby wygrać walkę, trzeba być najgorszym sukinsynem, a potem, ale to, czego my realnie potrzebujemy, to jakiejś takiej, no takiej może czeskości właśnie, takiej zdolności pogodzenia się z tymi takimi wadami swoimi i przeciwnika, tylko że nie ma jakby, nie ma takiego systemu, który by to promował, tak? Znaczy, to jest jakby pójście kompletnie pod prąd i pytanie, czy choćby na poziomie intelektualnym można coś takiego promować, mając pełną świadomość, to jest trochę tak jak twoja książka, którą tutaj nieśmiało położyłeś na tych tutaj łóżkach. Bardzo śmiało. W trzech egzemplarzach, więc może się rzuci w oczy, że ludzie, którzy z takimi propozycjami wychodzą, jakby takimi na poziomie meta, zostaną zakrzyczani, że oni z jednej lub drugiej strony powodują możliwość porażki. I to było to wielki problem naszego środowiska, czyli Liberta, że przez 10 lat uważano, że my de facto sprzyjamy PiS-owi, bo krytykujemy Platformę. No ale brak krytyki oznacza wyradzanie się i mutację, tak, w złą stronę. I tutaj nie ma dobrego wyjścia po prostu. Tak? Znaczy, ja mam poczucie, że po prostu jest grupa ludzi, która musi próbować przekonywać horyzontalnie, tak, z pominięciem partii politycznych, z pominięciem mediów głównonurtowych, ludzi do idei, które są pożyteczne dla nas wszystkich jako społeczności. On mogą nie być pożyteczne dla aparatu partyjnego, dla sprzedaży Newsweeka czy w sieci, ale będą pożyteczne dla nas jako dla społeczeństwa. Ja myślę, że takie debaty jak ta i gratuluję wam tego, że zrobiliście coś już na taką skalę, tak, że ludzie w niedzielę w czasie wolnym mają ochotę słuchać i uczestniczyć wspaniały w rozmowy. Chciałbym w to wierzyć, że to jest jednak ta lokalna tożsamość, tak? może Polska, słuchajcie, no może nowe wesele się tutaj narodzi, nie wiem.
Ja bym chciał trochę wnieść jednak optymizmu do tego naszego dzisiejszego spotkania krakowskiego. Żyjemy w czasach, w których dokonuje się gwałtowna przemiana społeczna i w takich czasach tworzy się napięcie. W czasach napięcia tworzy się logikę dialogu, porozumienia, następuje logika wojny. I ta logika wojny doprowadziła do tego, że obozy, które wcześniej jednak jakoś tam ze sobą przynajmniej próbowały rozmawiać, zradykalizowały się i odsunęły się od siebie, tworząc napięcie jeszcze większe, ale to, no to mija jednak tak naprawdę. Jednak stabilizacja skutkuje uspokojeniem nastrojów i no koniecznością wytwarzania nowych więzi wewnątrz tego. Spodziewasz się deeskalacji jednak, tak? Ona już następuje, nie zauważyłeś? Wiesz, jeżeli wejdziesz na Twittera, okay, no to wtedy dostaniesz cholery i jakby wyłączysz się z miejsca. Ja w ogóle, wiesz, Twitter, polityczny Twitter to jest jakieś siedlisko patologii i tak dalej. Ale sam fakt, że ja już dostrzegam w tym patologię, a nie po prostu ładuję się do środka, bijąc tam kijem, znaczy, że tutaj już jednak jest potrzeba jakiegoś wycofania. Wiesz, coraz więcej, co... Nie widać tego na scenie politycznej, dlatego że debata zamknęła się w ramach... Z jednej strony mamy Gazetę Wyborczą, która co chwilę daje nagłówki typu Kaczyński boi się tego i tego i tak dalej, a z drugiej strony mamy tam w polityce ile rzeczy z nagłówkami typu czysty obłęd, on naprawdę to zrobił i tam nie, na przykład Tusk, który nie wiem, nie idzie w niedzielę do kościoła czy coś takiego. Ale pomiędzy tymi dwoma środowiskami naprawdę tworzą się już coraz częstsze. Znaczy te wyładowania są już mniejsze. Mam wrażenie, że następuje zmęczenie. Jeżdżąc po Polsce właśnie, rozmawiając z ludźmi i tak dalej, ja naprawdę serio to ostrzegam. To już nie jest to samo, co kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o mobilizację społeczną, masz rację, tak, oczywiście mobilizujemy się i jednoczymy się wtedy, kiedy dotykają nas tragedie dziejowe, ale nie można też zlekceważyć nowego instrumentu, który właśnie PiS dostrzegł, robiącego mobilizację i zjednoczenie, to są jednak prezenty dziejowe. Znaczy, no, to jest to, co nawet już przestała przewodnicząca najważniejszej polskiej partii liberalnej, czyli Lubnauer. Już nawet ona powiedziała, że jedyne, co udało się PiS-owi, to jest 500+. Więc jeżeli tutaj już nawet widzimy wycofanie się z podstawowych zasad liberalnej ekonomii, że wędka nie ryba, to znaczy, że politycy dostrzegli, że można też jednoczyć ludzi za pomocą pozytywnych, jakby antydramatów, prawda? Największą eksplozją tego typu był Biedroń, który pojawił się i obiecał wszystko wszystkim w ogóle. Po prostu już tak podkręcił do maksa, co jest być może zabawne, no ale być może właśnie no, w tą stronę trzeba iść, żeby chociaż na chwilę, chociaż przed tą pieprzoną urną, na chwilę się w jakikolwiek sposób... No, Jezus, nie wiem, czy zjednoczyć, jakoś policzyć, zebrać, bo inaczej czeka nas takie uzdrawianie na siłę, bo na przykład to jest podstawa doktryna Viktora Orbana, że on odrzucił podziały społeczne, fakt, że społeczeństwo jest w naturalny sposób podzielone, bo jemu to na moim świecie nie pasuje politycznie, bo Węgry mają wyższe cele niż się ze sobą spierać, niż być podzielone wewnętrznie. Węgry mają cele geopolityczne, Węgry mają cele ekonomiczne i tak dalej, w związku z czym on normalnie w świecie wprowadził kaganiec na to i to w gruncie, i to tak naprawdę jest mówione mniej lub bardziej oficjalnie. No to ja bym nie chciał, żeby w ten sposób nas zjednoczono. Okej, okay, bardzo dziękuję. Ciśnie mi się jeszcze wiele pytań, ale tradycja nasza jest taka, że zostawiamy trochę czasu na pytania i Państwa refleksje. Bardzo proszę, zapraszam, kto chciałby z Państwa pierwszy zabrać głos. Tutaj Pan. Mhm. Dzień dobry, witam serdecznie, Jakub Bielamowicz. Dziękuję za te wszelkie głosy, argumenty. Wiele z nich pojawia się też w dyskusjach, które prowadzę z dwiema osobami towarzyszącymi, z którymi akurat dzisiaj jestem. Jedna rzecz mnie bardzo zaintrygowała, a zabrakło mi tutaj jakby pociągnięcia tego tematu. Tutaj kieruję przede wszystkim moje pytanie do redaktora Szczerka.
Powiedział pan, że skupia się pan na budowaniu kanałów komunikacji z drugą stroną. I chciałbym właśnie zapytać, w jaki sposób pan to robi i jak do tego dążyć, jak ten cel osiągać, też nie popadając w przekonanie albo wyłączając się z tego przekonania bycia lepszym niż ta druga strona i z tej pewnej nie popadania w tę protekcjonalność. To jest dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie i również jak najbardziej proszę o odpowiedź redaktora Jarczewskiego. Robię to tak samo jak wszyscy inni, czyli metodą prób i błędów, ale kiedyś zrobiłem taki eksperyment pod postem jakiegoś, pod jakimś tam super, tam mocno stawiającym sprawy prawicowym postem, wdałem się w rozmowę z jednym z komentujących, ale bardzo się uparłem, żeby logikę konfliktu zamienić na logikę dialogu. Znaczy za każdym razem, kiedy on szedł wy i tak dalej, ale to jak znaleźć ten. Zajęło chyba 5 postów, zanim doszliśmy do znaczy jakby 5 pytań odpowiedzi, zanim doszliśmy do wspólnego zdania, właściwie zgodziliśmy się ze sobą, jeszcze prawie żeśmy tam się, kurczę, przespali ze sobą właśnie na tym Facebooku, tak było cudownie. W momencie, kiedy to wszystko, plus, za każdym razem, kiedy, no kiedyś wiadomo, no, co ja tam wypisywałem i wygadywałem, teraz staram się naprawdę tego nie robić, albo jeżeli już, to tam, nie wiem, wyżyć się gdzieś tam do wewnątrz bańki. Natomiast upieranie się przy pozostawaniu przy logice dialogu, a nie logice wojny, przy logice porozumienia się, co jednak wymaga jakiejś, jakiś ziomek przed szapce, wymaga dochodzenia do pewnego rodzaju kompromisów, jest konieczne do utrzymania tej rozmowy. Znaczy normalnie w świecie po prostu upierdliwie przypominam, że my jesteśmy tutaj po to, żeby ze sobą rozumieć, a nie po to, żeby wygrać rozmowę. No i chyba nie ma innego sposobu. Zaraz miałem coś jeszcze powiedzieć śmiesznego, ale zapomniałem, więc nie powiem. Sorry. Leszku, twoje sposoby. O jednym już powiedzieliśmy, tym takim dyktowanym momentem dramatycznym, ale czy jakieś takie bardziej roboczo konsekwentne strategie? Przepis na dialog, tak? Weź dwie garście tam mąki, wrzuć przez ramię. Znaczy, tak, no przespanie się na Facebooku pewnie jest jakąś opcją. Ja myślę, że to, o czym... Znaczy ja być może tutaj wyszedłem na jakiegoś takiego człowieka dialogu, wręcz zatującego nad podziały i szukającego jakiejś zgody narodowej, czy przeciwnie, naprawienia wad Polaków, ale w taki sposób sympatyczny. Ja nie do końca jestem taką osobą, tak? Trochę mam poczucie, że czasem bardziej fałszywe jest wejście, pójście i mówienie, zejście mnie do ludu i mówienie językiem, znaczy to brzmi kompletnie fałszywie. Kiedy się idzie i próbuje się naśladować czyjąś mowę, podszywać się pod kogoś, czy wręcz unikać ekspresji własnego zdania tylko po to, żeby nie zrobić krzywdy tej drugiej osobie. Znaczy, i szczególnie jakby są dwie kategorie, bo nie do końca zrozumiałem z pytania, bo jeśli mówimy o zawodowych szermierzach, tak, czyli takich, jak to chyba Ziemek przywołał z jakiegoś Twittera czy Facebooka, ludzi, którzy żyją z idei, no to jakby przekonywanie ich do czegokolwiek nie ma sensu, bo jesteśmy tutaj dla show. Tak? Znaczy, gdyby tutaj była jakaś kato prawica jakaś twarda, no to by chodziło o to, żeby zrobić starcie, a państwo byście podnosili kciuki w górę, w dół, kto je wygrał. To może być też jakiś w ogóle pomysł na performance. I nie mówię to tylko dlatego, że robimy Igrzyska Wolności, tak? Jacyś gladiatorzy idei. A drugą rzeczą jest po prostu rozmowa z ludźmi. I moje podejście jest takie, że generalnie ja nie jestem też osobą, która się jakoś spełnia w takiej ideowej napieprzance, bo mi zawsze, jeśli ktoś... Mam poczucie, że ktoś podchodzi do mnie z dobrą wolą, a nie przychodzi, znaczy nienawidzę, jak ktoś próbuje mnie etykietować, wyśmiewać, tak, jakby widać, jeśli widzę z góry złą wolę, to wtedy nie mam, że tak powiem, litości ani sympatii, ale generalnie staram się szukać zrozumienia po drugiej stronie. I jeśli jednocześnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby próbować szukać za wszelką cenę kompromisu i tego, co łączy, tak? Czy jeśli ktoś uważa, że homoseksualizm powinien być zakazany, a ja jestem za pełną równością małżeńską, tak? Także gejów i lesbijek, no to ciężko będzie znaleźć to się, okej, to umówmy się, że w takim razie ich nie bijemy, ale oni mają siedzieć w domu, powiedzmy, tak? I wtedy będzie git. No to jakby na coś takiego uważam, że nie można się godzić. To, co można robić, kiedy próbuje się szukać jakby rozmowy z ludźmi o innych poglądach,
ale nie żyjącymi z tego, że te poglądy ci po prostu ładują prosto w twarz, to jest szukanie kompletnie innych pól. Kiedy teraz akurat przyjechałem z dzieckiem do Krakowa i kiedy byliśmy w trójkę na placu zabaw, to ja nie wiem, jakie poglądy mają ludzie, którzy tam z tymi dziećmi przychodzą i się bawią obok. I możemy pogadać o dzieciach, możemy pogadać o tym, że a ile ma lat, prawda, i że już tutaj do przedszkola, a w tym przedszkolu. I oni mogą być antyszczepionkowcami, tak? Znaczy to nie musi wyjść akurat w rozmowie. Jakby to wyszło, to pewnie byśmy się oddalili, prawda, z tej piaskownicy. Ale rozmowa o dzieciach jakby nieprawdopodobnie łączy, tak? Zwłaszcza no, pokolenia, tak? Ludzi, którzy mają te dzieci i coś wspólnego. Rozmowa jakby dwóch gości o kompletnie przeciwstawnych poglądach politycznych, jak zaczną mówić, że jak ta Krakowia dowaliła Wiśle czy odwrotnie, prawda? Nagle się okaże, że mamy to wspólne plemię. I szukanie tych, ja nie chcę mówić, błękitnych oceanów, tych tematów, które sprawią, że także z tym gościem, z tym mechanikiem z Podkarpacia możemy narzekać na polskie drogi, najczęściej na przykład na klasę polityczną, prawda? To jest dość uniwersalne. Myślę, że tutaj paradoksalnie umiejętność znalezienia tematu, który łączy, jeśli zależy nam na porozumieniu, jest najlepszym sposobem. I on, uważam, jest realny. Znaczy uważam, jak już mamy szukać takich pozytywnych akcentów, to jest realne przeniesienie ciężaru rozmowy na tematy, które będą nas dalej dzielić, ale w inne grupy niż obecnie. I może to będzie mniej toksyczne. Czy ja bym się nie zgodził, że trzeba koniecznie unikać tych tematów, na które mamy i będziemy mieli inne zdanie. To znaczy jakby... Wiesz co, tak, tylko że wiesz, jakby wiesz, no, jak, no tak, to prawda, ale no, polityka jest na tyle, nawet polityka, nawet podejście do konkretnych postaci na scenie politycznej, to jest na tyle złożona sprawa, że nawet i tutaj można znaleźć bardzo wiele rzeczy, z którymi w gruncie rzeczy można się zgodzić. Bo jeżeli na przykład ja z dziennikarzami, którzy wcześniej byli jakby absolutnie w przeciwnym obozie i tak dalej, w tej chwili porozumiewam się nie na podstawie tego, nie na temat tego, co o czym wiemy, że będziemy mieli inne zdanie i to, że jest tak nudne i banalne, że nawet nie musimy tego poruszać, ale na przykład co do skuteczności takiego, a nie innego ruchu, takiego, a nie innego ministra, czy skuteczności takiej, a nie innej polityki międzynarodowej stosowanej wobec jakiegoś tam państwa, to wtedy już mówimy o rzeczach konkretnych. Wtedy mówimy już o rzeczach, które można rozwiązać logicznie, które przynajmniej do takiego stopnia, że nie odwołujemy się do tych jakby rudymentalnych wartości, które gdzieś tam za nami stoją. Tylko normalnie w świecie do rzeczy strategicznych, do kwestii. A jeżeli tak się przyjrzymy, to jeżeli chodzi o te kwestie właśnie rudymentalne, nawet one w gruncie rzeczy nie są aż tak bardzo spolaryzowane, bo jedni i drudzy, jedna i druga strona uważa, że nie wiem, pokój jest lepszy od wojny, że spokój jest lepszy od chaosu, że dobrobyt jest lepszy od biedy. Tak się nazywa? To, żartuję, pewnie tak. Kogoś dyskryminuje teraz, dobrze. Wszystko w gruncie rzeczy jest kwestią strategiczną. I w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić już w to, co naprawdę przyniesie efekt, to nagle się okazuje, że my siebie przekonujemy z tymi ludźmi, którzy dawniej byli po prostu tak za takimi ostrokołami, że nie było sensu nawet tam pomidorem rzucać, bo wiadomo, że nic przez to nie przeleci, nawet do kwestii rudymentalnych. Dlatego, że przechodzimy nie frontalnym atakiem, typu ty pierdolony faszysto albo ty jebany komunisto, tylko zastanawiamy się, czy pewne konkretne rozwiązania dają taki inny skutek w takiej, a nie innej rzeczywistości społecznej, a ta się zmienia, to wtedy nagle się okazuje, że można wszystko rozebrać i że to wcale nie musimy cofać się do takich banalnych stwierdzeń, że tam pogadajmy o dzieciach, wiesz. Znaczy wybacz, jakby to nie o to mi chodziło, tylko żeby cię w jakiś sposób ustawiać, ale no wiesz, no. Okej, dzięki. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Dziękuję, ja mam na imię Andrzej. Ja bym chciał pewien rys historyczny przywołać, który rzuci światło, bo ona taka troszkę spłaszczona ta rozmowa, takie dwa doświadczenia. Pierwszy moment, 1918 rok, 10 lat wcześniej, no nie do pomyślenia były te wydarzenia i sprzyjała temu też ta racjonalność w pewnych granicach ówczesnych polityków. Tu mówiliśmy o Piłsudskim i Dmowskim. 89 rok, 10 lat wcześniej, w 82, nie do pomyślenia była demontaż komunizmu, suwerenne państwo polskie. Nie do pomyślenia. Zdarzyły się.
Co spowodowało, że przybrały taki kształt? Po pierwsze, wykształciły się pewne elity, powtarzam elity, ponieważ co do obecnych elit będę miał pewne zastrzeżenia, które się same za takie, ale elitą jest jakieś środowisko, które jest z zewnątrz jako takie uznawane i postrzegane. Otóż elity, nazwijmy je o wrażliwości socjalistycznej, skorowskiej, tam uosobieniem takim pięknym jest postać Janusza Falibskiego, czy ludzie z otwartego, posoborowego katolicyzmu, ludzie ze środowiska tutaj krakowskiego tygodnika Znaku i równocześnie pewna grupa, nazwijmy to rewizjonistycznych, jakoś tam oddających władzę, już niezwiązani z ideologią. I pojawił się też Balcerowicz, a z drugiej strony konserwatywny Mazowiecki i wprowadzono konserwatywno-liberalną pewną opcję. W tym czasie sprzyjała jej koniunktura historyczna. W świecie to było trendy. Okazało się, że była to dość drastyczny zabieg, ale który uwolnił niezwykłą energię Polaków. Wytworzyły się pewne struktury społeczne. Nie będę wnikał w kategorię sprawiedliwości czy nie, bo ona jest zawsze dwuznaczna. Można z całą pewnością powiedzieć, że byli poszkodowani i tacy, którzy zyskali. Ten liberalizm, jakby to doświadczenie, było faktycznie jak powietrze. Nie było negowane na poziomie tak jakby, ale nie zostało zinternalizowane też, ponieważ liberalizm, powiedzmy sobie szczerze, w dziejach świata jest epizodem zawsze. Jest najtrudniejszym doświadczeniem, ponieważ tak, jest taka słynna anegdota, że podobno w biurze politycznym zasiadają sami liberałowie, tylko brak im siły, żeby swój liberalizm wprowadzić w życie. Liberalizm mu się nie da wprowadzić. Liberalizm jest doświadczeniem na dłuższą metę, który wymaga pewnego zaplecza społeczno-kulturowego. No i na to wiekami się pracuje. U nas był ten epizod, a potem on został z pewnej perspektywy populistycznej prawicy i radykalnej lewicy. No, lewica oczywiście detosu komunizmu, to jest dla mnie zawsze żałosne, jak się historycznie myśli. Prawica, odżyły demony dwudziestolecia, zamrożone pewne idee i wytworzyła się pewna specyficzna społeczność i odreagowano. Tuśmy do tej Unii, to było już takie złudzenie pewne i zastygły pewne, zamrożone zostały pewne, nazwijmy odczucia i emocje społeczne, takie resentyment, no takie bardzo, powiedziałbym, negatywne doświadczenia Polaków. Można było zawiść. Dopłęty. Nie, nie, i one, nie, nie. I zmierzam do tego. Ja mamy w tej chwili taki szczególny moment, w którym pewne elity po dwóch stronach, które dla mnie nie są elitami, tylko quasi-elitami, one spełniają ten... Znaczy tu jest, ponieważ myślę, że dość płaska była państwa dyskusja, taka bicie piany, a najbardziej dotyka ludzi, tych Januszów, jak się ich obraża poczucie estetyki, bo ludzie nie są wrażliwi na etykę, na to, tylko jak mają jakieś poczucie własnej estetyki i są w tym. No i mamy taką społeczność rozdartą, w tym ludzie jedni no, patrzą krzywo okay. Na drugi i nie czyli... ma wspólnoty, nie ma na to perspektyw, bo nie ma dyskursu. Okej, okay. Czyli mamy zarzut spłaszczenia. Tak, zdecydowanie. Mhm. Czy cóż macie powiedzieć? Możesz się odnieść, ale... Koń, jaki jest, każdy widzi, no to mogę powiedzieć. Mogę się położyć. Okej, okay. Kolejny głos, bardzo proszę tutaj, Ania. To ja chciałam nawiązać troszeczkę do działalności, w jakiej uczestniczyłam. Tutaj zresztą razem z koleżanką działałyśmy w takim projekcie społeczno-artystycznym Kafe Fińska w Krakowie, nie wiem czy słyszeliście. To była taka kawiarnia społeczna, wymiana bezgotówkowa i tak dalej. I założeniem było tam, że każdy może przyjść, każdy jest wartościowy i tak dalej. I to też się oczywiście pojawiały różne poglądy no, polityczne, tudzież hipstersko-januszowe. I mieliśmy taki projekt, który ja wspólnie zorganizowałam z kolegą, który był związany z młodzieżą wszechpolską. Także to było takie dla mnie wyzwanie jako feministki również. Natomiast zorganizowaliśmy takie spotkania, no i próbowaliśmy właśnie nawiązać dialog. Ale to tak wydaje mi się, że to bardziej myśmy się cieszyli z tego, że właśnie to robimy, ale do realnego jakiegoś porozumienia między nami nie doszło, tak jak teraz patrzę z tej perspektywy. Bo wydaje mi się, że taki moment, tak jak ty mówisz, Leszku, powiem ci po imieniu, bo się poznaliśmy kiedyś w Ogniwie, przy okazji tam akcji Świeckie Państwo, że tak jak mówisz o tych antyszczepionkowcach, można zmienić temat, ale w momencie, gdy te szczepionki będą kluczowe, czyli na przykład masz wysłać dziecko na kolonie i okazuje się, że na przykład twoje dziecko nie było jeszcze szczepione jakoś tam na coś, bo kalendarz szczepień jest taki, że dopiero będzie za 2 lata i wiesz, że jedzie dziecko, które rodzice nie szczepią, no to się już zrobi problem, to już nie da się ominąć tematu. Więc wydaje mi się, że po prostu są momenty takie, że nie wiem, jak się dogadać, bo jeżeli ja na przykład z takim kolegą prawicowcem wszechpolskim rozmawiam o feminizmie, a on mi zajeżdża dla mnie fiszkami, jakimi schematami typu jebać taką i siaką feministkę, czy którąś tam kobietę o takich poglądach, no to ja z nim nie potrafię rozmawiać, bo to dla mnie jest już chamstwo, nie?
No, a on pewnie nie potrafi ze mną rozmawiać, jak ja mówię, że uważam, że aborcja to jest prawo każdej kobiety na przykład, jej wybór. No i, no i to jest tak, że to jest taki moment, że dochodzimy do jakiejś ściany. No i czy, jak tutaj zacząć budować to porozumienie? Czy to wydaje mi się, że nie można omijać tematów, tylko nauczyć się rozmawiać, ale jak? No, nie na każdym poziomie da się przebić ten wód. Nie na każdym poziomie da się rozmawiać. No tutaj jest jednak, jeżeli jest to wykopany podział tak głęboki, że no, Młodzież Wszechpolska mówi swoimi komunałami, swoimi, no to jakby to trudno się spodziewać, że ktoś wejdzie i to jest rzecz, którą buduje się społecznie, systemowo. No jakby to chyba nie ma co się spodziewać naturalnych efektów, no, że one będą ale od razu. Mówię, że chyba się nie da zbudować takiego porozumienia, czy to trzeba pokoleniami po prostu? Nie, ja myślę, że da się, ale to właśnie ta logika konfliktu musi zostać zastąpiona przez logikę dialogu, a ta jest zastępowana, a ta następuje wtedy, kiedy dana sytuacja trwa jakiś czas i ludzie zaczynają, no jak w biologii po prostu, komórki zaczynają się łączyć w normalnym świecie. No. Przepraszam, może chodzi o jakąś kulturę osobistą, taką codzienną. Na pewno, no, na codzienną. No, codzienną, dotyczącą tak. Każdego. To rozwiązuje sprawy. Gdybyśmy się na przykład tak wybrali na spływ kajakowy z kimś, ja jestem Małgorzata, na spływ kajakowy i dostaliśmy w załodze partnera, z którego nie cierpimy, to co nas ratuje? Jedynie kultura osobista. Utopiliście go. A ja się nie przedstawiłam, Anna Kieres. Mnie zaciekawiło to, o czym pan wcześniej mówił, o tym, że Janusz, że Janusze są wrażliwe na poziomie estetycznym. Wrażliwi. Drażliwi. Mamy głosy z tyłu dwa. Bardzo bym pana prosił o przekazanie mikrofonu. Ja się tak zastanawiam, mam na imię Ewa, się tak zastanawiam, czy to, co państwo też panowie o tym myślą, że są takie grupy poglądów, które zazwyczaj idą razem. I teraz jeżeli ktoś jest antyszczepionkowcem, to za tym idzie również bardzo wiele różnych innych domysłów, które my o tej osobie mamy. I najczęściej jak myślę o sobie i o tym antyszczepionkowcu, to najczęściej zakwalifikuję go do, już upraszczając, do Januszy. Podczas gdy tak naprawdę może, znaczy tak wyobrażam sobie, że różne rzeczy się przecinają, że można być, nie wiem, feministką, która jest antyszczepionkowa, która jest jakaś, jakby zastanawia mnie, co państwo o tym myślicie, że my mamy taką tendencję do klasyfikowania ludzi do jednej bądź drugiej grupy na podstawie zupełnie jakichś dziwnych kategorii, tych właśnie szczepień, czy feminizmu, czy aborcji na przykład, że jeżeli ktoś jest za aborcją, to już jest w jakimś obozie, również w wielu innych kwestiach, prawda? Że jeżeli jestem na przykład za równouprawnieniem dla osób homoseksualnych, to prawdopodobnie jestem hipsterem, a może jestem za uprawnieniem tam osób homoseksualnych, ale... Ludzie się sami przecież ładują w te jakby zestawy. Właśnie o to mi chodzi, że przecież może być tak wiele różnych, że jak ktoś jest jakiś niestandardowy, to trochę nas... szokuje, że się spodziewamy pewnych rzeczy po różnych ludziach i ich kategoryzujemy na podstawie zupełnie jakichś czasami nieadekwatnych kategorii. Czy ja bym dodał do tego no, taki przykład, nie wiem, osobiście mam bardzo poważne wątpliwości co do takiego prawnej legalizacji aborcji, przepraszam, to też, ale prawnej legalizacji adopcji, tak, dzieci przez pary homoseksualne. Natomiast mam takie wrażenie, że jeżeli będę mówił o tym w sposób taki bardzo kategoryczny, to zostanę wykluczony z pewnej wspólnoty kulturowej. Liberta. Nie, no tego się nie boję. Tego się nie boję. Najwyżej na igrzyska mnie zaprosisz. Natomiast no jednak wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli jesteś w opcji anty-PiS, prawda, a tym tematem, który nas dzieli, to jest dzisiaj LGBT, no to jeżeli tutaj zgłaszasz wątpliwości, no to jednak zdradzasz i stajesz po drugiej stronie. To znaczy, że powiedziałbym tak, że te pewne światopoglądowe rzeczy, czy związane z przekonaniami, one, i to jest, wydaje mi się, też ta eskalacja w dzisiejszym społeczeństwie, że one są zasysane przez podział i konflikt polityczny, tak? Znaczy, że wszystkie poglądy moje prywatne,
one mają tak naprawdę sens polityczny i ich ekspresja zawsze będzie stawaniem po którejś stronie konfliktu pryncypialnego, politycznego. Tymczasem, jak rozumiem, Ewę, chodzi o to, że są takie, można powiedzieć, pomiędzy ludźmi różnice, które nie muszą się wiązać od razu z przypisaniem się do jakiejś opcji politycznej. Tak? Z jakiegoś magicznego powodu grupujemy się według tych wszystkich no, zestawów, które zazwyczaj idą w pakiecie z programami określonych grup i no, obawiam się, że, ale tutaj jakby już być może mój bionihilizm po prostu wychodzi, że no, trochę przeceniamy swoją tak zwaną wolną wolę i możliwość wyboru, że tak naprawdę jesteśmy no, ćmami, które lecą tam, gdzie nam się da świeci, ale wiesz, bo to jest też trochę tak, no, masz określony zestaw poglądów z włączeniem tego, tego i tego. Ale jakie to w gruncie rzeczy ma znaczenie, wiesz, poza twoim samym, pozostawaniem w zgodzie z tobą samym, że uważasz to, czy tam, wiesz, czy nie wiem, czy na przykład te wszystkie słynne kłótnie z wujkiem przy świątecznym stole. Jakie w gruncie rzeczy ma znaczenie to, że wujek myśli tak czy siak na jakiś temat, jeżeli nie ma ani mocy sprawczej, ani od przekonania wujka nie zależy dobrostan państwa, ani jego przyszłość i tak dalej. Wiesz, jakby no, trochę nie rozumiem, dlaczego jeżeli mielibyśmy się upierać przy tym posiadaniu tych pakietów poglądowych w momencie, kiedy no, wchodząc w jakieś strategiczne rozumienie działania naszego obozu, tak naprawdę nie ma to specjalnego znaczenia. Znaczy ludzie to robią sami, tak. Bardzo proszę do mikrofonu, bo myślę, że wszystkich ciekawi. Dwa poglądy mogą być zupełnie inne od tych, nie wiem, które ma prawica, lewica, centrolewica, ale gdzieś w którymś kierunku i tak zdążamy partyjnie, bo któraś partia nam bardziej imponuje, ale to, co mamy w środku, niekoniecznie może być w którejkolwiek z tych partii, więc myślę, że najważniejsze jest życie w zgodzie ze sobą, a nie dopasowywanie się właśnie na siłę do tych wszystkich elementów składanki, bo ktoś może być za aborcją, ale też może być człowiekiem wierzącym i tutaj też się kłóci to ze sobą, bo ja wierzę w Boga, ale no nie do końca podoba mi się to, kto mi coś narzuca, więc no każdy z nas będzie się rozdwajał, rozstrajał, ale i tak nie dojdziemy To jest wspólnie. Najbardziej ludzkie, co pani mówi, to co można wyobrazić. No, nie jesteśmy automatami, które jakby przyjmują pewien zestaw, tylko myślą samodzielnie. Bardzo tak powinno być. Ostatnie pytanie, bo mamy tutaj pewne ograniczenia czasowe dzisiaj, więc to ostatnie ja mam pytanie. Chyba, bo kto ma mikrofon, ten ma władzę, haha. Kto ma mikrofon? Nie widzę. Dobrze, to pani i pan na koniec. Dobrze, dwa ostatnie głosy z widowni i będziemy finiszować. Bardzo proszę. Przepraszam za ten żarcik. Znaczy, jeśli chodzi o dialog, to ja mam taką anegdotę, ponieważ mogę tutaj trochę się bardziej nonszalancko wypowiadać, gdyż byłam uczestnikiem czynnym przez 6 lat Duopolu. Mianowicie byłam członkinią Platformy Obywatelskiej. Jadę sobie pewnego dnia w tramwaju i jedzie dwóch panów i oni mówią, słuchaj, ten Schetyna to ma taki kretyński uśmiech, idioty, ci wszyscy z Platformy to są takie debile, takie po prostu w ogóle nie potrafią się wysławiać. Tragedia, więc ja wstałam w tym tramwaju, jako ostatni mój akt polityczny to był chyba, jeśli dobrze pamiętam, i powiedziałam, panowie, jestem z Platformy Obywatelskiej, nie wiem, jakie kończyliście studia, ja kończyłam takie, siakie i owakie i powiedziałam tak głośno, że słyszał to cały tramwaj. Po czym dostałam jakieś oklaski, nawet szczątkowe i sobie poszło. I to był taki mój odważny, ostatni akt polityczny, po czym mi się znudziło i przestałam się tym w ogóle zajmować. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że pani powiedziała, że pani wstała i powiedziała im, skończyłam takie studnia, a głupie ryje macie wy na przykład. Nie, to już, bo myślę, że ten trzykropek już sobie... Zostałaś hipsterką w tym momencie. Zostałam hipsterką i bardzo mi jest z tym dobrze. Natomiast ja mam pytanie o dialog, ponieważ... Po raz kolejny w sztuce myślenia zabrakło mi aspektu internetowego mimo
tego, że dla Państwa wszystkich już to jest zupełnie naturalne, że ten internet jest i istnieje, ale po pierwsze ogromny przełom, moim zdaniem antykulturowy, dokonał się w momencie, kiedy wszyscy zaczęli móc się wypowiadać w internecie na tematy polityczne. I to był ogromny przełom w polityce, bo wcześniej niby gdzie się mieli wypowiadać, no mogli zła wiadomość, musimy się uczyć z tym żyć, bo to już zostanie. No to już, dlatego ja właśnie do tego zmierzam, bo mam do Pana konkretnie pytanie, jak nauczyć boty dialogu, gdyż wystarczy zobaczyć, co ostatnio napisała Anna Mierzyńska, że budzimy się i mamy oto tysiące wypowiedzi botów, nie wiadomo z jakiego kraju Anna Mierzyńska podejrzewa, że z Rosji, które mają tyle i tyle wzmianek na temat na przykład strajku nauczycieli i to generuje newsy w Polsce i to generuje ten, te jakby szczyty dialogu, do których się mamy odnosić i jak mamy boty nauczyć dialogu. No, same się nauczą. Jednak w momencie, kiedy logika wojny zostanie zamieniona logiką dialogu, co zawsze jakby podkreślam, następuje w perspektywie długiego trwania, same się nauczą, bo się będą dostosowywały. To powodzenia. Okej. Okay. I ostatni głos, bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam na imię Jan i ja nie mam pytania, tylko taki krótki komentarz, bo był super, na imię Jan, krótki. Nie mam pytań, dlatego, że tutaj padło sporo pytań, czy takiej troski o to, jak nawiązać dialog i moim zdaniem rozwiązanie, no nie takie stuprocentowe, ale bardzo ważne i skuteczne jest bardzo proste. Ono jest proste w koncepcji, natomiast nie kończy w realizacji. To znaczy, żeby rozpocząć dialog, to nie należy właśnie go rozpoczynać, tej rozmowy, dopóki nie ustali się warunków tej rozmowy, czy jakichś warunków, nie zawrze się pewnego kontraktu, na jakich zasadach będzie się rozmawiać. I to nie jest temat polityczny, tylko w pewnym sensie, w cudzysłowie, techniczny. Strategiczny, on, oczywiście. I on o tyle jest, tak, natomiast być może jest to mało spektakularne, mało jakieś takie ciekawe i tego się nie robi. Jeżeli nie odrobi się tego zadania, to nie należy w ogóle tracić energii na próbę porozumienia, bo ona będzie bezcelowa, a z drugiej strony też nieskuteczna, dlatego że potrzebny nie jest jednorazowy jakiś akt porozumienia, tylko umiejętność właśnie pluralizmu, a ta umiejętność jest tylko wtedy, jeżeli umówimy się najpierw na reguły i wtedy będziemy mogli się różnić, wypracowywać jakieś rozwiązanie. I po prostu potrzebny jest ten pierwszy krok, który nie jest polityczny, ale który z jakichś powodów nie jest zrobiony. Ja się absolutnie zgadzam. I to widać na dowolnym szczeblu, czy to jest rozmowa taka pojedyncza, czy to jest rozmowa w studio, czy to jest budowanie programów dla całego społeczeństwa. To najpierw trzeba ustalić te warunki. To jest właśnie to, o czym mówiłem, kiedy podsumowanie Ziemowit-Szereg. To jest właśnie to, o czym mówiłem, kiedy mówiłem o tym o tym dialogu z zakończonym prawie że przespaniem się. To znaczy jakby ustaliliśmy, że rozmawiamy w logice porozumienia, a nie w logice, że chodzi o to, żeby się dogadać, a nie o to, żeby wygrać wojnę, żeby zdominować drugą osobę. Także absolutnie się zgadzam. To powinien być w ogóle rudyment, jeżeli chodzi o demokratyczną wymianę opinii, bo po prostu bez tego nie ma demokracji. No, bez kompromisu, który jakby wszyscy przywykliśmy nazywać zgniłym, co jest już w ogóle pierwszym gwoździem do trumny demokratycznej debaty, jest właśnie to, o czym Pan mówi. Ostatni głos podsumowujący Leszek Jerzdzewski. Nawiązując do tego, co powiedziała w swoim komentarzu pytaniu Anna Szybist, myślę, że istotne jest to, czy jesteśmy w stanie jechać ze sobą dalej w jednym tramwaju i w którą stronę, czy też na którym przystanku z tego tramwaju wysiądziemy. I z tym Państwa zostawiam. Wspaniale. Proszę Państwa, finiszujemy dzisiaj trochę w takim podkręconym tempie, dlatego że o 19 jest tutaj spektakl w tej pięknej scenografii. Zresztą bardzo Państwa zapraszam, wspaniała nowa premiera w Teatrze Słowackiego w Krakowie, Turnus mija, a ja niczyja. Można się trochę do polityki zdystansować i jest to przezabawny, świetnie zagrany spektakl. Ale w związku z tym musimy opuścić salę, natomiast nie kończymy spotkania. Zapraszam Państwa na after party, które będzie też nie w foyer, tak jak zwykle, tylko przejdziemy do sali troszkę w innej części budynku, będą osoby, które Państwa przeprowadzą. Natomiast w tym momencie chciałem bardzo gorąco podziękować i prosić o oklaski Ziemowit-Szczerek. Wspaniale, wspaniale. I to jest performance. To jest po prostu samo spełniające się marzenie. My tutaj, prawdaż, właśnie Janusze sanatoryjni, nie możemy się doczekać naszego sanatorium. Jak się mówi w Krakowie, sanatorium. Leszek Jerzdzewski, gorące brawa.
Ja się tak kiepsko poczułem, to ja tutaj może zostanę w sanatorium. Wskakuj do jacuzzi. Chciałem bardzo podziękować naszej producentce Bożenie Sowie. Nie wiem, czy Bożena jesteś, ale gorące oklaski dla Bożeny, która od początku tego sezonu bardzo nas tutaj wspaniale przez ten most przeprowadza. Ja się nazywam Piotr Augustyniak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszam, to jest ostatnie słowo, zapraszam na następne spotkanie, które jest 24 maja. Tematem będzie symetryzm i jego wrogowie. Będzie to w zasadzie kontynuacja tej debaty. Z jednej strony będzie Karolina Wigura, a z drugiej strony będzie Tomasz Kozak. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. A teraz chodźmy jeszcze pogadać przy winie. Pisarz rzymski.